No dobra, to yy, dzisiejsze spotkanie nazywa się Jop Tour, kolejne piąte, w zasadzie finalne, ostatnie spotkanie z tego cyklu. Dzięki przede wszystkim, że jesteście, bo po prostu ja jestem w szoku, ile osób przychodzi na te spotkania. Kiedyś robiłem takie małe te imprezki, były dla 20 osób, siadaliśmy sobie gdzieś tam w knajpce, rozmawialiśmy, każdy mógł z każdym porozmawiać, a dzisiaj to jest tak, że rzeczywiście... Ja mówię, a wysłuchacie. Ale będzie czas na pytania i, i odpowiedzi jak najbardziej. Jeżeli ktoś by chciał z was z sieci korzystać, to oczywiście można się dostać przez taką sieć, która tu jest wymieniona. I spotkanie się dzisiaj nazywa Jak zostać finansowym ninja. Nie bez powodu, bo to jest tytuł mojej książki, która miała już być i którą już mieliście mieć w ręku. No niestety tak się, tak się okazało, że spotkania autorskie są, a książki nie ma. I to jest chyba pierwszy taki przypadek, o którym ja słyszę. <grym> no ale cóż. Generalnie to jest tak, że są dwa sposoby na to, żeby zostać takim finansowym ninja. Pierwszy sposób to jest taki sposób, który jest bardzo łatwy, prosty i przyjemny. Nie wymaga praktycznie żadnego wysiłku, autentycznie żadnego wysiłku. I bardzo wiele osób niestety w takiej sytuacji się znajduje. To jest droga amerykańskiego ninja. Nie wiem, czy ktoś z Was kojarzy skrót ninja. Kto kojarzy skrót ninja, ten amerykański? Co on znaczy? Ręce w górę, odważnie. Dobra, mniejszość. No więc amerykański ninja to jest taki finansowy golas. To jest taka osoba, to jest skrót od no income, no job, no assets. Czyli osoba, która tak naprawdę nie, nie ma pracy, nie ma żadnego majątku i generalnie takie osoby, można powiedzieć, były jedną z przyczyn kryzysu, który nastąpił w 2008 roku. To były osoby, którym banki z, w swej nieprzemierzonej, nieprzemiernej, nieograniczonej chciwości udzielały po prostu kredytów hipotecznych. W zasadzie w Stanach nie trzeba było mieć nic. każda no, Kto oglądał film Big Short? The Big Short, super. No to widzieliście, nie? Każda striptizerka mogła sobie kupić w Stanach kilka domów. Tak? Wystarczyło, że powiedziała, że ma pieniądze albo ma zdolność raczej do spłacania kredytów. I... Um, to było tak, że całość opierała się na takim założeniu, że nieruchomości będą drożeć. W związku z tym tam jeszcze był taki specyficzny sposób udzielania tych kredytów, że na przykład przez pierwsze pół roku, czy przez pierwszy rok, ten kredyt miał bardzo niską ratę. Czyli osoby, które takie kredyty zaciągały, mówiły, "E, to żaden problem, spłacać kredyt hipoteczny, to kupię sobie jeszcze jeden dom i jeszcze jeden dom, bo czemu nie? Bo nieruchomości drożeją, w ten sposób szybko się wzbogacę. No problem był wtedy, kiedy te raty wracały do normalnego poziomu, czyli ten okres promocyjny się kończył i nagle się okazywało, że te kredyty wcale nie jest tak łatwo spłacać. No i to doprowadziło do bańki z jednej strony na rynku nieruchomości, no bo skoro jest duże zainteresowanie domami, zakupem domów, to wiadomo, że nieruchomości drożały, no i jednocześnie łatwy dostęp do pieniądza, więc zostało to napompowane i rynek się wywrócił. Ja zdecydowanie nie chcę, żebyście zostali takimi ninżami, takimi finansowymi golasami. To nie o to chodzi. Raczej myślę o drugiej drodze, o takiej drodze prawdziwego ninja, takiego japońskiego ninja, który jest osobą, która gdzieś tam przez samodoskonalenie dochodzi przez ćwiczenia, czyli swoją ciężką pracą, dochodzi do pewnych efektów, które pozwalają mu, można powiedzieć, góry przenosić, realizować to, co się standardowemu, standardowemu, przeciętnemu człowiekowi raczej nie udaje, tak? Robić rzeczy, które uchodzą za rzeczy, no, magiczne, tak? Ninja się pojawiał, załatwiał sprawę i znikał. I nawet nie wiadomo było jak i kiedy. Czyli był bardzo, bardzo skuteczny. I teraz, jeżeli przełożę to na grunt finansów, to finansowego ninja mogę określić bardzo wieloma przymiotnikami. Jako taką, ale zacznę od tego, że to jest taka osoba, która po prostu można powiedzieć ogarnia się, ogarnia tą rzeczywistość, która wokół niej się dzieje, stabilnie stoi na dwóch nogach i doprowadza do czegoś takiego, że czuje się bezpieczna finansowo gdzieś tam na końcu. I to poczucie bezpieczeństwa to jest jedna z takich cech, która jest totalnie fundamentalna. Znaczy nie tylko finansowego ogólnie. My musimy się czuć bezpiecznie, bo jeżeli czujemy się bezpiecznie, to działamy w sposób, który no jest skuteczny. Jeżeli czujemy się zagrożeni, to podejmujemy głupie decyzje w życiu. I to te, często tak jest. E, chwilę, w trakcie prezentacji dojdziemy do tego. Ja będę was przepytywał, ile osób z was ma długi, ile osób e, jest powiedzmy bardziej zaawansowanych finansowo i tak dalej. E, te osoby, które dzisiaj mają długi, dobrze wiedzą, jaki to jest, jaka to jest niepewność, jaka to jest poczucie zagrożenia i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Te historie tych osób, kto korzystał z kursu, pokonaj swoje długi może w ten sposób, bo miał taką potrzebę. Na szczęście mało osób, dobra, ów. Eee, to powiem tak, no to ja też widzę po głosach od osób, które przeszły przez ten kurs, jak niesamowitą ulgę daje to, że nareszcie potrafię panować nad swoimi finansami, i jakie poczucie bezpieczeństwa rzeczywiście powoduje. No właśnie, czyli tak, każdy z nas by pewnie chciał być takim finansowym ninżą, którego tutaj widzicie na tym slajdzie opisanego. Pytanie, jak się tam dostać, tak? Bo jesteśmy na różnych e, etapach. Czyli co? Plan powiedzmy. Mamy punkt A, w którym jesteśmy dzisiaj. No każdy z was z trochę, in z trochę innego punktu A wychodzi. E, I mamy gdzieś ten punkt B, który traktujemy jako to docelowe miejsce, w którym chcielibyśmy być. Jak tam się dostać? Jak się dostać z punktu A do punktu B? Hmm? Tak, prostą linią. O, tak to zrobię. Nie? Tu nie ma wielkiej filozofii. Znaczy, Jak spojrzycie na to, jak się realizuje dowolny projekt, ja nie mówię w obszarze finansów, tylko ogólnie dowolny projekt, to sprawa jest prosta. No, gdzieś tam trzeba to zaplanować, zrealizować zgodnie z planem i zweryfikować, czy ten efekt jest taki, jaki chcieliśmy, żeby był. Nie? Jak to wygląda w praktyce? Pierwsza rzecz to jest no, wytyczyć sobie jakieś cele, czyli mieć jakiś pomysł, jakieś założenie. Później, oczywiście, przygotować się do odpowiednio do tego, żeby taki projekt zrealizować. Jakiś być może plan szczegółowy ułożyć i na końcu dopiero przystąpić do realizacji. Rozbiję to na czynniki. Pierwsze, już mówiąc o kontekście finansowym, czyli to jest taki wstęp, teoria na razie. Pomysł. Jakiś pomysł. Mamy jakiś pomysł. Na przykład, pomysłem może być to, że chcemy pojechać na wakacje do Norwegii. Tak? Albo pomysłem może być to, że chcemy skompletować poduszkę finansową, uzbierać już tak konkretnie, tak, żeby ten cel był mierzalny. Uzbierać 50 tysięcy złotych. Oszczędności na przykład w dwa lata. Po to, żebyśmy mogli mieć taką elastyczność, że śmiało podejmujemy decyzję o tym, czy negocjujemy z naszym szefem podwyżkę wynagrodzenia, czy nie. Co będzie, jak on powie nie, i tak dalej, i tak dalej. Albo na przykład taki cel górnolotny, jak Szafrański sobie postawił, typu przejść na emeryturę w wieku iluś tam lat. I teraz, oczywiście, pomysł jest świetny, tylko. Drugi element, który jest piórońsko istotny na tym etapie, to jest to, żeby znaleźć sobie motywację. Dlaczego ja chcę ten pomysł zrealizować? Dlaczego on jest dla mnie ważny? Po co ja chcę po drodze, którą będę szedł, dokonywać pewnych wyrzeczeń? Tak, w imię czego? Bo tak naprawdę bardzo trudno jest wytrwać w realizacji celów, które sobie postawimy. Zwłaszcza, jeżeli są to cele, które są celami długoterminowymi. My mamy po drodze bardzo dużo możliwości, żeby coś zrobić z naszymi pieniędzmi nawet ten wyjazd do Norwegii w wakacje tak może być zagrożony jeżeli coś fajnego po drodze się wydarzy. Czyli pierwsza rzecz to jest taki pierwsza rzecz to jest po pierwsze cel, ale po drugie to jest to, żeby wiedzieć po co i dlaczego my ten cel chcemy e, osiągnąć. I teraz jeżeli to już mamy, to jest taki fundament, na którym my budujemy, to dobrze jest się zastanowić, albo inaczej ja to nazywam treningiem, czyli jest w pewnym sensie przygotować się do realizacji, do osiągnięcia tego celu, czy tych celów. I teraz znowu, dwa kierunki. Z jednej strony to jest trening mentalny, czyli gdzieś tam zmiana pewnych nawyków, które my w sobie mamy. Jeżeli ktoś dzisiaj nie oszczędza, to jak mu się postawi taki cel, uzbieranie, sam sobie postawi cel, że chce uzbierać pieniądze na wakacje, no to pytanie, jak on to ma zrealizować? Jeżeli tak naprawdę każdą nadwyżkę finansową idzie i wydaje, bo lubi, tak? Bo zakupy dają mu jakąś tam ulgę, radość i tak dalej. Być może chwilową, ale dają. Czyli w pewnym sensie trzeba zapanować na tym, w jaki sposób zmienić swoje nawyki. I Charles Duhigg w takiej książce Siła Nawyku mówi zupełnie wprost. To nie jest tak, że możecie jakiś nawyk wykorzenić. On mówi, że jedynym wariantem, jedynym scenariuszem jest to, że nawyk, stary nawyk, którego my nie chcemy jakby posiadać, to jest przykryć go pewnym nowym nawykiem, który wykształcimy. Czyli zastępujemy stare, złe nawyki nowymi, poprawnymi nawykami. I to oczywiście wymaga silnej pracy nad sobą. I znowu ta motywacja, o, o której mówiłem wcześniej, ona nam pomaga w tym, żeby w tych postanowieniach i w tym budowaniu nowych nawyków wytrwać. To jest z jednej strony. Ale z drugiej strony, oczywiście, to jest też kwestia techniki. Czyli mamy pewne narzędzia, którymi możemy się posługiwać, również w obszarze finansów, które nam pomogą w tym, żeby skutecznie te cele finansowe osiągać. Jakie narzędzia finansowe znacie? Takie proste. Tam, umiem po prawej stronie na blogu, jest taki cykl. Budżet domowy na przykład. Nie? To jest jeden, jedno z narzędzi. Inne, no sam w ogóle sam, sama koncepcja, że macie koncepcję, jak zbudować taką poduszkę finansową, tak? Że gdzieś tam fundusz awaryjny, fundusz wydatków nieregularnych, później cała poduszka, i tak dalej, tak dalej. To też jest kolejny kolejny element. Mogą to być na przykład y, takie narzędzia, że jakby wy rozumiecie, jak działa rynek produktów finansowych. Y, jak te produkty funkcjonują, które produkty są dla was dobre, a które są złe. Jak działa procent składany w długim okresie czasu, tak? I tak dalej, i tak dalej. Czyli, krótko mówiąc, gdzieś to są takie elementy, które pozwalają Wam sprawniej poruszać się po rynku e, w ogóle w temacie e, usług finansowych, powiedzmy. Jedźmy dalej. Czyli, jeżeli taki trening przejdziemy sami, w stosunku do siebie. No to kolejny element. Jak tą wielką strategię przełożyć na plan szczegółowy? Co my tak naprawdę będziemy robić? Bo i tu znowu dwa elementy widzę. Czyli z jednej strony mamy takie obszary działania. Jeżeli mówimy o finansach, te obszary działania to tak: dla osoby zadłużonej to jest wyjście z długów. Dla osób, które długów nie mają, no to też jakby możemy się bardziej koncentrować na oszczędzaniu, albo możemy się bardziej koncentrować na zarabianiu pieniędzy. Jeżeli już pieniądze mamy, kolejny obszar to jest inwestowanie. Ale są też inne obszary. Optymalizacja podatkowa na przykład. Tak? Czy ogólnie zastępowanie sposób, w jaki my w ogóle zarabiamy pieniądze. No to nie chodzi o to, żeby zarabiać więcej, ale żeby też zarabiać mądrze. Czyli niekoniecznie to musi być praca etatowa, to może być własna działalność gospodarcza, być może jakaś inna forma zarabiania pieniędzy, a być może wynajem. No jakby tych sposobów jest bardzo, bardzo wiele. Czyli musimy się zdecydować, w których obszarach chcemy działać w danej chwili a w których być może w jakiejś perspektywie. No i teraz, jeżeli już mamy konkretne obszary wybrane, to też konkretne sposoby. Sami wiecie, sposobów oszczędzania są autentycznie tysiące. I znowu, nie wszystkie muszą do nas pasować. I nie chodzi o to, żeby wszystkie stosować. Chodzi o to, żeby wybrać to, co nam najbardziej odpowiada, co jest dla nas naturalne, Czego, co nie powoduje w nas jakiegoś wewnętrznego buntu, że to jest jakaś chora metoda. Tak? Okej, okay, no są różne metody. Można wybrać to, co do nas pasuje. Czyli to jest plan. Układamy plan. W jaki sposób my będziemy rzeczywiście działali. I ostatni element. To jest realizacja. Czyli na przykład przykład realizacji. No, mam zły nawyk typu palenie papierosów. Niektórzy mogą uważać, że dobry. Eee, chcę go w jakiś sposób zastąpić czymś, nie paleniem papierosów, tak? Być może mogę się przekonać mm, nie tylko czynnikami typu, że to jest Złe dla zdrowia i tak dalej, ale bardzo merytorycznymi, policzyn, policzalnymi czynnikami, takimi jak na przykład koszt palenia papierosów. Tak? I teraz co zrobię z tymi pieniędzmi, które mi zostaną? Ktoś tam kiedyś mówił, że gdybym nie palił papierosów, to bym zaoszczędził na Ferrari, nie? tylko mało ludzi tymi Ferrari jeździ, więc gdzieś te pieniądze tak czy siak się rozchodzą. Więc jeżeli nie mamy planu i pomysłu na to, to ta realizacja też będzie zupełnie przypadkowa. I ja tutaj też to, co widzę często, to jest tak, że no, aspekt główny, jakby kierunek główny jest taki, że my działamy po prostu. My się często nastawiamy na działanie. Mówimy, okej, okay, dobra, od dzisiaj będę oszczędzał, dobra, to co? Otwieram lodówkę, dobra, to nie kupuję żółtego sera, bo on jest drogi, koniec. Nie? To taki prosty, prosty scenariusz, nieszczególnie przemyślany, można powiedzieć, bez, bez większego planu. On jest oderwany, jest wyrwany z kontekstu jakieś doraźne działanie. Często jest tak, że my podejmujemy działanie, nie zastanawiając się nad konsekwencjami, nie zastanawiając się nad czarnymi scenariuszami albo pesymistycznymi scenariuszami. I taki dobry przykład Wam dam. Bolesny, ale dobry przykład. Ile osób na sali ma polisę inwestycyjną, którą kupiło kiedyś z zamiarem, że będzie oszczędzało długoterminowo i tak dalej, a dzisiaj nie jest z tej polisy zadowolonych? Są takie osoby, jest trochę takich osób. I teraz tak. Jestem święcie przekonany i założę się, że działaliście w dobrej wierze, chcieliście, żeby to było coś, co powoduje, żebyście mieli więcej pieniędzy kiedyś tam. Być może nawet uznawaliście, że to jest jedyny sposób na odłożenie pieniędzy. No ale nie przeanalizowaliście tych negatywnych scenariuszy. Czyli zakładamy, że jakaś stopa zwrotu będzie, ona będzie dodatnia. Jak będzie niedodatnia, to, to być może szybko wyjdziemy z tego produktu. Ale tak naprawdę ten scenariusz, ten plan B dla wielu osób jest niestety, on, on się nie istnieje, bo rzeczywiście w w pewnym sensie wkopały się te osoby w takie produkty, z których trudno się wycofać. Gdyby odpowiednio wcześniej zastanowić się nad tym, jaki jest najgorszy, możliwy, najczarniejszy scenariusz, to być może byście z tych produktów nie skorzystali. Dobra, to z tych osób, które rękę podniosły, na ile dzisiaj oceniacie, żeby byliście świadomi, jaki produkt kupujecie w momencie, kiedy go kupowaliście? Kto z Was był nieświadomy o tak? Nie uświadamiał sobie konsekwencji. No właśnie. Także tak to wygląda. Pytania, które ja często otrzymuję, to jest: czy można działać bez planu, czy, czy właśnie czy takie doraźne działanie jest możliwe? Oczywiście, że ono jest możliwe i oczywiście, że ono jest lepsze niż brak działania w ogóle. Tak? Czyli, jeżeli stawiam jako alternatywę nie podejmowanie żadnych działań w kierunku poprawiania swoich, stanu swoich finansów, to ja powiem wprost: róbcie to, poprawiajcie stan swoich finansów nawet takimi doraźnymi działaniami. E, czyli ad hoc pójście po podwyżkę, na przykład do szefa. To jest no, ulubiony scenariusz. Czasami się udaje, nie? bez planu też się czasami udaje. Wystarczy tam dobrą minę zrobić, pomarudzić, e, pójść w czasie, kiedy szef jest uśmiechnięty, ale zobaczcie, pójść się w czasie, kiedy szef jest uśmiechnięty, czy też zadowolony, to już jest element planu. Czyli to już jest taki mały plan. Nie? No właśnie, także zawsze lepiej działać z planem, bo jeżeli tego działania z planem nie ma, no to po prostu można się na nie, no, niezłą minę władować. Lepiej mieć plan niż, niż improwizować, po prostu wtedy, kiedy czarne chmury się nad nami zbiorą. I teraz kolejny element. Oczywiście nie jest sztuką pracować plan i się go twardo trzymać. Ym, życie weryfikuje plany i to, co jest najfajniejsze w takim procesie samoedukacji finansowej, to jest to też, że y, czegoś nowego się dowiadujecie. Macie coraz większy zasób informacji. Im większy macie zasób informacji, tym łatwiej wam wyciągnąć wnioski. I to jest też przejaw, to jest kolejny argument za tym, że lepiej działać. Nawet jeżeli ktoś nie ma planu, to zawsze lepiej zacząć działać. Dlaczego? Bo to działanie zawsze w trakcie można zmodyfikować w jakiś tam sposób. Czyli wyciągnąć wnioski, zaliczyć straty, na przykład na takiej polisie inwestycyjnej, ale już jak się raz zaliczyło straty na takiej polisie inwestycyjnej, to już raczej tego błędu drugi raz się nie popełni. Tak, wszystkim tego życzę oczywiście, żebyśmy wyciągali wnioski z błędów, które ponosimy. E to z jednej strony, ale tak naprawdę ta realizacja i ta ciągła iteracja, i te, jakby to modyfikowanie re, realizacji planu, powoduje też, że my w pewnym sensie modyfikujemy nasze cele. Bo może się okazać, że dzięki temu, że działamy zgodnie z planem, odpowiednio wcześniej jesteśmy sobie w stanie uświadomić, że nasz plan jest nierealny, że nie jest realne przejście na emeryturę w wieku 40 lat, jeżeli w wieku 38 lat nie mamy wiele zaoszczędzone. Ok? Ja na przykład zakładałem zawsze, że przejdę w wieku 40 lat na emeryturę, i mi się nie udało. Dlaczego? Dlatego, że nic nie zrobiłem w tym kierunku, tylko gadałem o tym, że taki mam plan. Ale tak naprawdę do konkretnego planu bardzo wiele brakowało. Ale z kolei plan, żeby przejść na emeryturę w wieku 50 lat jest jak najbardziej realny. Tak? Dlaczego? Bo wyciągnąłem wnioski i zacząłem działać trochę inaczej. No dobra, to taka propos planów to taki szybki test bym na Was zrobił. Podnieście rękę wszystkie te osoby, które prowadzą już budżet domowy regularnie. Hmm, super, czytelnicy bloga, wiedziałem. Dobra, a kto systematycznie odkłada na realizację konkretnych celów finansowych? Hmm, cudownie. A kto wie ile pieniędzy konkretnie potrzebuje, żeby przejść na emeryturę? Też dobrze. Bardzo dobrze. To dzisiaj zapewniam, że jak będziecie wychodzić, to w zasadzie każdy z Was będzie potrafił to policzyć, bo to jest jakby celem tego spotkania. Czyli mi zależy na tym, żeby w momencie, kiedy będziecie stąd wychodzili, to żebyście mieli też coś konkretnego w ręku, zamiast takiej teorii, o której Wam teraz opowiadam. Ale jeszcze chwilę Wam te o teorii po opowiadam. Powiem tak: zobaczcie, to przejście na emeryturę to jest coś takiego, co e, jakby można wierzyć, że dożyjemy, że nie dożyjemy. Niektórzy uznają, że wcześniej, niektórzy, że później, ale generalnie to jest coś, co raczej nas spotka, tak? ten moment raczej w naszym życiu się wydarzy. Jednocześnie mniejszość z nas ma konkretny plan. No cóż. Taka jest rzeczywistość i trzeba ją modyfikować. I po to tu jestem między innymi. Dobrze, to zanim jeszcze przejdziemy do planowania tej naszej emerytury, to chciałbym wam uświadomić kto jest wrogiem naszych pieniędzy. Jak myślicie, kto jest największym wrogiem naszych pieniędzy? Poczekajcie, poczekajcie. Ja będę zbierał. Ja będę zbierał po kolei. Usłyszałem państwo, usłyszałem co jeszcze usłyszałem? My sami ktoś powiedział. ZUS. Na razie full zgoda. No. Jeszcze jakieś podpowiedzi? Rząd. No to państwo, można powiedzieć. Inflacja. Kto? Żona. Żona. Żona albo mąż. To różnie bywa. Dobra. Eee, odklejamy się od ideologii gender i innych tego typu rzeczy. Eee, słuchajcie. Znaczy ja wyróżniłem sześciu takich wrogów i największym jesteśmy my sami, tak mi się wydaje, mimo wszystko. To znaczy w największy i najbardziej doskonały sposób potrafimy storpedować yy, wszystkie nasze wysiłki w kierunku tego, żeby mieć więcej kasy, to jest z jednej strony. Z drugiej strony w absolutnie doskonały sposób potrafimy sobie wytłumaczyć wszystkie nasze porażki, najczęściej zwalające na czynniki zewnętrzne i przypisać sobie sukcesy, które mogą być totalnie przypadkowe, ale my wtedy je sobie przypisujemy jako nasze własne, przecież to jest jakby efekt naszej inteligencji, bystrości i tak w ogóle dobrze żeśmy do tego konia postawili po prostu, bo może było na innego, a postawiliśmy na tego i wygraliśmy. No właśnie. Czyli z jednej strony przeceniamy nasze własne możliwości, z drugiej strony mamy jakieś złe nawyki, i trzeba z tym walczyć. Trzeba z tym walczyć i to my jesteśmy największym wrogiem. I teraz jeżeli sobie to uświadamiamy i staramy się nad sobą pracować, no to nagle zaczynamy mieć fajne efekty. Czyli pierwszy wróg to my sami. Drugi wróg, którego roli nie należy nie, nie doceniać, to jest sektor finansowy. Po prostu eksperci w zakresie dobierania się do naszych pieniędzy. I to zarówno w przypadku osób, które pieniądze mają, jak i w przypadku osób, które pieniędzy nie mają. Czyli to, że się nam podsuwa różne produkty, które mają nam teoretycznie pomóc albo poprawić stan naszych. Yy, powiedziałbym, na status społeczny na przykład, tak? Czemu nie? Chcemy mieć nowy samochód, czemu nie? W zasadzie za darmo możemy mieć. No, tam może coś tam trzeba wpłacić, ale to my ci pieniądze pożyczymy. Tylko po to, żebyś ten obiekt marzeń zdobył. I teraz wiadomo, że w tej branży jest bardzo dużo, yy, znaczy wszędzie, gdzie są pieniądze, to pod, pojawią się nadużycia. I ja nie, absolutnie nie chcę generalizować. To znaczy są świetni ludzie w branży finansowej i są ludzie, którzy po prostu żerują na innych, na drugim biegunie, tak? I to bez absolutnych skrupułów. Trzeba być tego świadomym. I teraz trzeba uczyć się, w jaki sposób konkretne produkty funkcjonują i przestrzegać kilka podstawowych zasad, tak? Typu nie korzystamy z produktów, których nie rozumiemy. Jeżeli czegoś nie rozumiemy, to próbujemy wyjaśnić do spodu. Umowy czytamy. Nawet jeżeli nie przeczytaliśmy umowy, w momencie, kiedy zawieraliśmy, yy, zamawialiśmy dany produkt finansowy, to mamy prawo w ciągu 30 dni odstąpić od takiej umowy. Yy, tylko wystarczy ją w domu przeczytać i wyobrazić sobie, jakie mogą być negatywne konsekwencje. Ja też czasami nie czytam umów dla jasności. Nie? To nie jest tak, że jestem jakiś święty, tylko yy, higiena a, yy, przede wszystkim w obszarze tych usług finansowych jest jak najbardziej zalecana. Trzeci przeciwnik surprise, surprise pracodawcy i teraz niektórzy tu w, na poprzednich spotkaniach mocno tak westchnęli, jak zobaczyli ten slajd nie ale yy, jakby oddzielcie emocje mówimy o czymś co jest subiektywne pracodawca chce zatrudnić pracownika który wykona jak najwięcej pracy jak najniższym kosztem i oczywiście że są świetni pracodawcy którzy potrafią docenić pracowników do, wynagrodzić jakby pracować nad tym, żeby pracownik u nich pozostał w firmie jak najdłużej się da. Ale też wszędzie tam, gdzie jesteśmy nazwijmy to trybikiem w maszynie, czyli gdy, gdzie wykonujemy zawód, w którym łatwo nas zastąpić, nie jesteśmy niezastępowalni, należy sobie uświadamiać, że a nie będziemy zarabiali tak dużych pieniędzy, jak w takich wyspecjalizowanych zawodach, to jest jeden element, i b oczywiście, że pracodawcy będą mogli nas wymieniać tak jak rękawiczki. No czemu nie, tak? Mówię to w tym sensie, żebyście byli tego świadomi, że jeżeli gdzieś się zatrudniacie, to musicie również umieć grać w tę grę, po prostu. Ja wiem, że większość z Was to wie. I z drugiej strony, w momencie, w którym wy będziecie pracodawcą, zobaczycie, że to rzeczywiście wszystko jest prawda. Znaczy w tym sensie, że sami będziecie poszukiwali osób, które będą wykonywały jak najwięcej pracy dla Was, za. Jak najlepsze z waszej perspektywy wynagrodzenie. A najlepsze to jest takie, które powoduje, że w firmie zostaje jak najwięcej pieniędzy. Niekoniecznie jest przekazywane na wynagrodzenia, mówiąc zupełnie wprost. Kolejny przeciwnik, było to gdzieś? Tutaj się pojawiło, po, ZUS się pojawił na pewno. Podatki, podatki. Tych podatków w Polsce jest od groma ciut-ciut. Mówi się 180 różnych obciążeń podatkowych na każdym kroku. Często jest tak, że znaczy. Jak Rozmawiam z pracownikami etatowymi, to często te osoby sobie nawet nie wyobrażają, ile podatków zapłaciły, zanim jeszcze pieniądze do nich wpłynęły, no i oczywiście płacą za produkty, też płacą za produkty opodatkowane, tak? I kolosalna różnica pomiędzy osobą, która jest na etacie, a prowadzącą własną działalność gospodarczą, chociażby jest to, że w działalności gospodarczej ten VAT jest dla nas neutralny, a zwykły przeciętny etatowiec VAT po prostu płaci, czyli kolejne 23% czy tam no, w zależności od produktu. Um nie będę się nad tym rozwodził. Kolejny aspekt, który tutaj jest, to jest oczywiście to, że jeżeli my inwestujemy, to również zyski z naszych inwestycji także są opodatkowane. Czyli umiejętnie poruszając się w zakresie optymalizacji podatkowej, jesteśmy w stanie zaoszczędzić dużo, 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 dużo więcej pieniędzy niż nie wiem, nie kupując tego żółtego sera, no, o którym mówiłem. E Także, jeżeli działamy na wielu frontach, to po prostu nagle zostaje nam w kieszeni bardzo dużo pieniędzy. Oczywiście też kolejny przeciwnik, można powiedzieć, że to jest nasze bezpośrednie otoczenie. To wszystko, co w nas wali, z telewizora na przykład, to wszystko, co nas otacza, jak również pewni znajomi, na przykład, którzy są wokół nas i którzy kreują albo sami ulegają pewnemu kreowaniu, pewnego stylu życia, i nam jest często, czasami bardzo, często albo czasami. Bardzo trudno, żeby pójść własną drogą. Czyli czasami nam się nawet wydaje, że to nie jest ok, że, że życie z długami, czy życie na kredyt, to w zasadzie wydaje się coś normalnego, tak? bo wszyscy naokoło tak mają, ale to, to jakby, jeśli my chcemy wybrać inną drogę, to czasami jesteśmy postrzegani jako ktoś dziwny. Tak? Fryer, o tak bym powiedział. Nie? Ty nie bierzesz tego kredytu frankowego, to ty jesteś frajerem nie? w 2008 roku. I tak rzeczywistość wyglądała. No dzisiaj jest płacz. I teraz to nie chodzi o to, że dzisiaj jest płacz, że my jesteśmy mądrzejsi czy coś, tylko chodzi o to też, żebyśmy potrafili na tyle dobrze liczyć, żeby sobie różne rzeczy uświadamiać, żebyśmy nie ulegali temu, co nam się wmawia na zewnątrz. I oczywiście ta nasza niewiedza też jest wykorzystywana przez przeróżnych oszustów. E, poczynając od głupich e, linków, które czasem dostajecie mailem, tutaj jest nowa oferta, proszę kliknąć, i tak dalej, e, e, poprzez bardziej zaawansowane mechanizmy, w jaki sposób można znowu dobrać się do naszych pieniędzy i trochę nam krwi namieszać. O kulcie konsumpcji w ogóle nie wspominam, myślę, że, że każdy z Was wie o co mi chodzi. I ostatni aspekt, ostatni przeciwnik, który to jest tak, na dwoje babka wróżyła. Ja to mówię, mówię, że to jest taki przeciwnik o tyle fajny, że z nim się nie da walczyć de facto, można się tylko na niego przygotować, być świadomym tego, że, że coś takiego istnieje. Z jednej strony, makroekonomia, która no ma wpływ na nasze finanse, to, że są cykle koniunkturalne, to, że wasze oszczędności są nadżerane przez inflację itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli sobie tylko uświadamiacie, że tak jest, to potraficie odpowiednio dryfować z waszymi finansami w taki sposób, żeby się ustawiać gdzieś tam z prądem w danej chwili, tak? Żeby sobie guzów nie nabijać. Ja czasami staram się wam takie moje odczucia, ja mam bardzo duże wątpliwości na temat tego, ale na przykład kto słuchał podcastu o inwestowaniu albo czytał y, transkrypt jest trochę rąk na sali, nie? I w zasadzie nie powiedziałem tam nic konkretnego, jak już przekazywałem jakieś swoje obawy, tak, dotyczące tego co się może dziać y, w, z finansami ogólnie w 2016 roku czasami mam taką wątpliwość: my, kurczę, to jest tak subiektywne, nie wiem, czy powinienem się z Wami tym dzielić. A z drugiej strony czuję, że jeżeli bym tego nie powiedział, to mógłbym sobie zarzucać później, że no, miałem jakąś wiedzę, której, yy, którą zachowałem dla siebie. Nie? A nie daj Boże, że coś się rzeczywiście wydarzy: dziwnego. Gdzieś to domino zacznie się przewracać, co wtedy, nie? Mogłem powiedzieć, a nie powiedziałem. I teraz nie chodzi o to, na ile prawdopodobny ten scenariusz jest lub nie. Chodzi o to, żeby umieć się zabezpieczyć na różne scenariusze, które się mogą wydarzyć. To jest właśnie ten plan B, żebyście zawsze mieli jakiś plan B i wiedzieli, że jeżeli coś rybnie, no to ok, będę działał w taki czy inny sposób. Enigmatycznie się zrobiło, ale jest też drugi aspekt aspekt technologiczny. Technologia niesamowicie się rozwija, technologia niesamowicie idzie do przodu, i wraz z rozwojem technologii są też takie zjawiska, które można by uznać za niepożądane w niektórych miejscach, chociażby na rynku pracy. Ja podaję taki przykład, który się wydaje dzisiaj dosyć absurdalny albo odległy w czasie ale jak patrzę na to, co się dzieje z samo samochodami, jak popatrzycie na to, co firma Tesla robi, e, na przykład w tym obszarze to się okazuje, że ta rzeczywistość w zasadzie już zaczyna być. I to tak w naszym zasięgu, jeżeli chodzi o używanie technologii. Wyobraźcie sobie na przykład, że w ciągu kilku lat zniknie cała kategoria zawodowa, może zniknąć, która się nazywa kierowcy tirów. Bo tiry będą jeździły same, będą jeździły w nocy przede wszystkim, żeby nam nie blokować dróg w ciągu dnia. Zobaczcie, jak niesamowite będzie poparcie społeczne dlatego, żeby tak się stało. Żeby wyeliminować w ogóle tych kierowców tirów, którzy lewym pasem jeżdżą, nie? Bo jakby my jako kierowcy nie chcemy ich mieć na lewym pasie. I teraz tiry zaczynają jeździć w nocy, nie potrzebują kierowców. I wszystko jest jakby pod kontrolą. Nie ma nadużyć typu, że samochód zużył za dużo, samochód transportowy zużył za dużo paliwa i tak dalej. Wszystko jest zoptymalizowane. I to jest taka rzeczywistość, która być może za 5, być może za 10 lat się wydarzy. I to nie jest jedyny zawód, który zniknie. Takich zawodów jest pewnie więcej. Teraz chodzi o to, żebyście potrafili przewidzieć to, co może się wydarzyć. Na przykład z branżą, w której pracujecie. Ja jedną taką predykcję dokonałem w swoim życiu, że prasa jakby pójdzie w piach. To było w, dwa, w 2000 roku. Ja pracowałem w wydawnictwie jako dziennikarz. I wtedy przewidziałem, że to prędzej czy później to już jest jakby krzywa w dół. To jest kwestia tylko tego, jak długo to się będzie tam wygaszało. I zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli spojrzycie dzisiaj na nakłady czołowych magazynów, to to są jakieś śmieszne ilości. I tak dzisiaj rzeczywistość wygląda. I my dzisiaj płaczemy nad tym, że treści w mediach różnych, one są płytkie i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale tak naprawdę nie ma pieniędzy w tej branży na to, żeby robić ambitne materiały, takie jakie robi BBC na przykład. Nie? No ciężko jest, ciężko jest w tej branży. No cóż, no, ktoś się zbudził za późno po prostu. Więc y, warto też patrzeć na to, co wy dzisiaj robicie z takim dłuższym, z, z większą refleksją. Czyli wznieść się tak dużo wyżej niż na przykład plan na najbliższy kwartał i zastanowić się, no dobra, ale co się zmieni w tej mojej branży w perspektywie dwóch, trzech, pięciu lat? Co się może zmienić? I co ja wtedy zrobię? Czy dzisiaj to, w co dzisiaj inwestuję, w zdobywanie wiedzy, czy rzeczywiście Da mi ten rezultat, który chcę, czy nie? Czy nie? Bo może coś będzie zupełnie inaczej wyglądało. No właśnie. Czyli tak, wiemy z jednej strony, że powinniśmy działać zgodnie z planem, z drugiej strony y, wiemy, kto jest przeciwnikiem naszych pieniędzy. Ale teraz być, zastanówmy się po prostu, jak się dostać z tego punktu A do punktu B. I teraz zawsze przy rozważaniach, y, gdy chcemy gdzieś dojść, to musimy dobrze zrozumieć, gdzie my jesteśmy w danej chwili. Gdzie jesteśmy w danej chwili? Bo każdy zaczyna z trochę innego miejsca. I tu znowu też wyróżniłem takich sześć stanów finansowych, w których my się możemy znajdować. Oczywiście tych stanów jest dużo, dużo więcej, ale starałem się to maksymalnie uprościć, bo całej nocy nie mamy. Czyli tak. Pierwszy stan, i tu Was będę znowu za chwileczkę Was będę prosił o to, żebyście podnosili rękę, tak, żebym wiedział, kto z Was mniej więcej, ile osób jest takich w poszczególnym stanie. Czyli pierwszy stan to jest taki zupełnie oczywisty, myślę, że takich osób pewnie wiele nie ma na sali. To jest typu. Nie umiem oszczędzać, nie chcę oszczędzać. Oszczędzanie jest głupie po prostu, nie? Zarabiam jakieś tam pieniądze, dobrze mi idzie zarabianie, wydaję z grubsza tyle samo. E, taki przekaźnik pieniędzy, tak? Wszystko, co zarobiłem, wydałem. E, ile jest takich osób na sali? Nie ma. To nie będę mówił, co robić, ale gdybyście mieli takie osoby w swoim otoczeniu. To powiedzcie im, żeby włączyły te usługi takie odcinające końcówki w bankach. Tam M-Saver, jak to się tam nazywa jeszcze? Autooszczędzanie, zachowaj resztę, w różnych polskich, bo tam sześć chyba banków już to w tej chwili ma. Niech im odcinają te końcówki przy każdej transakcji. Nagle się okaże, że oni są w stanie zaoszczędzić parę tysięcy złotych rocznie, czyli sfinansować sobie wakacje w ten sposób, że po prostu płacą. Za produkty 8,50, a bank im potrąca tak naprawdę z konta 10 zł. Jeżeli to są takie. i to te 1,5 zł ładuje na konto oszczędnościowe. Jeżeli to są osoby, które dzisiaj nie panują nad swoimi finansami, to one w ogóle nie zauważą, że te końcówki im znikają. Gwarantuję Wam. Gwarantuję Wam. Oczywiście dla osób, które budżet prowadzą, to taka usługa to jest po prostu coś, co nieźle komplikuje spisywanie wydatków od odradzam. <laughs> Jak kiedyś w ogóle myślałem, wiecie, że to jest głupia usługa, że to. Jak to możliwe, że to się przyjęło? Jak ktoś panuje, to bez sensu, nie? A się okazało, że nie, właśnie dla takich osób to jest. Dla takich osób, które nie potrafią w ogóle oszczędzać, a wręcz uważają, że oszczędzanie jest głupie. Wiecie, jak długo ludzie uważają, że oszczędzanie jest głupie? Jak nagle się nie okaże, że potrzebują pieniędzy, albo nie zauważą, że ktoś, nie wiem żona zaoszczędziła, tak? Ja nie oszczędzałem, ale żona zaoszczędziła i mamy na wakacje, nie trzeba wyciągać z kieszeni. Wow, ale jak? Ale skąd te parę tysięcy? Jak to w ogóle możliwe, nie? Tak to właśnie często wygląda. Drugi stan to jest taki, w który właśnie wpadają takie osoby, kiedy nagle się okaże, że albo im zarobki spadły, albo tych zarobków zabrakło, bo straciły pracę, a jednocześnie wydatki mają, albo po prostu zaczęły wydawać więcej niż zarabiają, czyli wpadają w długi. I takim ile takich osób mamy na sali? Jest trochę, dobrze, dobrze. Polecam kurs pokonaj swoje długi. Jako pierwszy element porządkujący, mówię zupełnie poważnie. Kurs jest bezpłatny, 5 tygodni ładowania wiedzy do głowy i zachęcania do działania. Trzeci stan. To jest taki stan do dobra, chcę oszczędzać pieniądze, nawet coś tam oszczędzam już, odkładam ale nie chce mi się, jak myślę o tym budżecie domowym i o tym spisywaniu wydatków, to mnie po prostu zęby bolą, nie chcę tego robić. Ile mamy takich osób na sali? Fajnie, fajnie. I teraz tak, dopóki, dopóki, rzeczywiście udaje wam się oszczędzać, bo macie wyższe zarobki niż wydatki, koszty trzymacie na jakimś tam racjonalnym poziomie, to rzeczywiście ta motywacja jest słaba, po co ten budżet prowadzić? Nie? W waszym przypadku, no to co, co ja przede wszystkim proponuję? No jakby był taki artykuł u mnie na blogu, który się nazywał jak osiągnąć tam cele budżetowania bez prowadzenia budżetu, no to wystarczy po prostu systematycznie odkładać tam, jakąś tam część przychodów, konkretną, no każd u każdego in inną. Tak? tak się mówi, że powinno się odkładać 10% swoich y, miesięcznych przychodów. Jak ktoś potrafi, to powinno, można odkładać i 50%. Taki prosty przykład Wam podam. Jeżeli ktoś odkłada 50% swoich zarobków miesiąc w miesiąc, to to oznacza, że w zasadzie może pracować połowę czasu, tak? Albo może rok pracować i rok nie pracować, rok pracować i rok nie pracować, bo przez ten rok pracy zaoszczędzi na kolejny rok życia. Zgoda? I teraz wam powiem, jak się taką motywację ludziom włączy... To też zaczynają myśleć, dobra, to może ja to zacznę planować. <noise> Bo to jest zupełnie fajny, całkiem fajny scenariusz. To z jednej strony. A z drugiej strony, rzeczywiście, jeżeli przyjdzie Wam taka ochota, żeby jednak zacząć um, gdzieś tam te koszty jeszcze być może redukować, albo w większym stopniu nad nimi panować, albo je ogarnąć, to różne są zabiegi, żeby to robić nawet bez budżetu domowego. Ten system kopertowy, czyli coś takiego, co, to nie chodzi o to, że fizycznie musicie mieć koperty w domu, w których trzymacie pieniądze, ale że po prostu zakładacie, że OK. W tym miesiącu na jedzenie wydaje tyle i tyle. Rzeczywiście staram się płacić na przykład z danego subkonta za jedzenie. Tak, czyli to, co wydaję na jedzenie, to później z tego konta przelewam. Tak, żeby wyzerować jakiś rachunek. Nie wiem, macie dwie karty, jedną kartą płacicie tylko za jedzenie. Nie? Oczywiście technicznie może być trudno to zrealizować, jeżeli bardziej skrupulatnej buhalterii nie prowadzicie, ale to się da zrobić no, różnymi metodami. Kolejny etap to jest, kolejna postawa, powiedzmy, czy etap rozwoju finansowego, to jest, owszem, już chcę planować, już prowadzę budżet domowy, ale jeszcze nie mam skompletowanej poduszki bezpieczeństwa. Czyli nie mam, nie mam oszczędności, które wystarczyłyby mi na 3 do 6 miesięcy życia, albo na 6 do 12 miesięcy życia. To w zależności od tego, czy jesteście osobami. Które żyją, są samotne i żyją w pojedynkę, powiedzmy, ta poduszka może być mniejsza. Jeżeli mówimy o rodzinach, no to powinna być zdecydowanie większa. I teraz zapytam was, kto z was jest taką osobą, że jeszcze nie ma skompletowanej takiej poduszki przynajmniej sześciomiesięcznej, a jednocześnie już prowadzi budżet domowy? Czyli gdzieś tam jesteście na tej drodze, że dopiero budujecie poduszkę. Okej, okay. Okay. jest część sali. Czyli tak, tutaj jakby absolutnie kluczowe jest to, znaczy wy już macie ten nawyk, że już budżetujecie, już spisujecie prawdopodobnie wydatki, a kto spisuje wydatki o, o, z tych osób, które budżetują? Dobra? OK. E, czyli potraficie kontrolować, na ile wasz plan rozjeżdża się z y, rzeczywistością. E, tu myślę, że kluczowe jest y, to, żeby przede wszystkim skompletować rzeczywiście tą poduszkę, bo taka, taki. Taki, takie wyzwanie czy problem, który się pojawia na tym etapie często, to jest, że te osoby już mając pewne oszczędności mówią sobie, dobra, te oszczędności leżą gdzieś tam w banku, e, te pieniądze się marnują, no bo w zasadzie odsetki w banku są niskie, e, w związku z tym e, gdzieś chce już zainwestować, już chce tymi pieniędzmi obracać się, żeby pomnażać je w jakiś taki bardziej efektywny sposób. I od razu wam powiem, że to jest błąd. Znaczy takie założenie jest błędem, to znaczy inwestować się powinno wyłącznie te pieniądze, które rzeczywiście stanowią nadwyżkę nad to, co nam jest potrzebne do życia, na przykład w perspektywie takiej średnioterminowej. Tak? Ja mówię 2 lata, 2 tak? do 5 nawet lat, tak? że inwestując pieniądze, musicie się przygotować na to, że ten horyzont inwestycyjny jest racjonalnie długi. Czyli tak naprawdę nie będziecie tych pieniędzy potrzebowali na zaspokojenie podstawowych potrzeb w horyzoncie 2 do 5 letnim. I teraz, im dłuższy horyzont przyjmiecie, tym lepsze będziecie mieli również efekty inwestowania, dlatego że. Wszelkie porażki Wam będzie łatwiej zaakceptować, a na przykład chwilową stratę wartości tej inwestycji. Będziecie gotowi zaakceptować, ale tylko, że Wy nie inwestujecie krótkoterminowo, Wy inwestujecie długoterminowo. Tylko nie można inwestować z pieniędzy, które mogą być Wam potrzebne. Czyli jak nie macie poduszki finansowej, to nie inwestujecie. I takie założenie proponuję sobie zapamiętać i wybić do głowy. Jeszcze to będę na schemacie za chwilę pokazywał. I jest jeszcze piąta postawa, czyli ok, mam już skompletowaną. Całą poduszkę, albo wręcz połowę poduszki, generalnie gdzieś tam się zbliżam do końca e, kompletowania poduszki finansowej. Czyli mam ten ekwiwalent, powiedzmy, 12 miesięcy e, kosztów e, moich odłożonych gdzieś na kontach oszczędnościowych, lokatach, w ekwiwalentach gotówki, tak to mogę powiedzieć. E, no i teraz chciałbym coś więcej. Już planuję i tak dalej, ale mam taki niedosyt. No, okej, okay, jak przyspieszyć, jak przyspieszyć to moją, e, e, ten mój rozwój finansowy. Tak? Ile osób jest na takim etapie, że macie już poduszkę, super, 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 dobra, w ogóle ekstra. Eee, czyli tak, to jest taki, a ile z was, to będzie pytanie pytanie takie testowe, ale ile z, il, ile z tych osób, które podniosły przed chwilą rękę, już ma taki stan, że czuje się totalnie bezpieczne finansowo, że nic wam nie grozi, że w zasadzie w, ka w każdej sytuacji sobie poradzicie? Mhm. Okej. Okay. To jest coś takiego, że w momencie, kiedy my już mamy wystarczająco dużo pieniędzy odłożone, zaczynamy czuć coś takiego. I z kolei to, kto potwierdzi, że to uskrzydla, że to też pozwala jakby odważniej patrzeć i odważniejsze decyzje w życiu podejmować z tych osób. Okej? Okay? No, i tak to właśnie jest. Gdzieś na tym etapie dopiero zaczyna się dziać taka prawdziwa magia, że my się czujemy na tyle bezpieczni, że jesteśmy w stanie myśleć o tym, żeby a Rzeczywiście, zmienić pracę. I to tak na poważnie zmienić pracę. Zaryzykować, że być może pójdę, y, zacznę wykonywać coś, co mnie zawsze pasjonowało, ale być może nie mam wystarczających kwalifikacji, ale gotowy jestem podjąć ryzyko. Nie sprawdzę się, czor wie, może mnie nawet zwolnią, tak, ale jeżeli mi się uda, no to wskoczę na zupełnie nowy poziom. I teraz do takich odważnych decyzji trzeba mieć to zaplecze. Trzeba mieć jakby, no właśnie tą poduszkę, na którą my możemy wyskoczyć i, i się nie połamać. Yy. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt to jest też taki moment, w którym wiele osób też dochodzi do wniosku, że chciałoby pracować mniej, a mądrzej z jednej strony. Być może zacząć rozwijać coś własnego, co zawsze jest ciężką decyzją, żeby przejść na swoje, nie pracować dla kogoś, tylko pracować dla siebie, ale bez gwarancji zarobków, bo to też jest taki, takie ryzyko, które się pojawia. Ehm, I też poważniej zaczynamy myśleć o inwestowaniu, czyli skoro mamy te pieniądze, i zaczynamy mieć już nadwyżki finansowe, to rzeczywiście zagońmy je do ciężkiej pracy. Nie wiem kto to powiedział, ale ktoś to powiedział, że ktoś musi ciężko pracować. Albo ty, albo twoje pieniądze. Tak? Czyli jak mamy już pieniądze, to jesteśmy w stanie bardzo dużo robić, łącznie z kupowaniem czasu. Jak można kupować czas? Zatrudniając kogoś. Bardzo dobra odpowiedź, gratuluję. Dokładnie tak jest. I teraz niekoniecznie musicie mieć własną firmę, żeby zatrudniać kogoś, nie? Niektórzy zatrudniają kogoś do sprzątania domu. To też jest coś takiego, jakby mam pieniądze na to, żeby czynność, której nie lubię, wykonywał ktoś inny, kto wykonają taniej niż gdybym ja ją wykonywał. Po prostu. A my przeznaczymy ten czas na to, żeby a odpocząć albo b wykonać więcej pracy. No właśnie, i to jest też taki y, etap, w którym często przechodzimy od takiego krótkoterminowego planowania naszych celów finansowych do długoterminowego. Czyli już wiemy, jaką mamy skuteczność, w związku z tym możemy planować z dużo większym wyprzedzeniem. I ostatni etap to jest etap, kiedy ja już mówię, że to są takie osoby, które mają istotne nadwyżki finansowe, mają poduszkę, mają nadwyżki finansowe i w zasadzie. Rzeczywiście przechodzą na swoje i próbują, spłacają wszystkie długi, jakie posiadają. Czyli kredyt hipoteczny nadpłacają również, albo spłacają całkowicie. Mają tą wolność, która pozwala im pójść w dowolnym kierunku. Ile takich osób mamy na sali? Mm, gratulacje. <grafię> Gratuluję. Dobra, to chciałbym podsumować ten, ten, ten rozkład jazdy. Czyli mamy, mamy sześć takich postaw. I też powiem wam, na, jakby na którym etapie, na co trzeba zwrócić, na co warto zwrócić uwagę może w ten sposób. Oczywiście traktujcie, że to jest jakaś, jak, to są jakieś moje przemyślenia, możecie je dowolnie modyfikować. To nie jest tak, że ja tutaj jestem Alfą i omegą, i wyrośnią w tym obszarze. To z jednej strony. A z drugiej strony powiem tak, może być tak, że znaczy to, co tutaj prezentuję, jest niezależne od wieku, w którym jesteście. To może być tak, że macie 20 lat. Dwadzieścia kilka lat, może w ten sposób. Jesteście gdzieś tam na etapie piątym czy szóstym, czyli już macie tak duży bagaż doświadczeń, że um, udało Wam się rozpędzić aż do tych etapów dojść. A, albo możecie być gdzieś na początku drogi, mając nawet 50 czy 60 lat. Ta edukacja, którą my otrzymujemy w szkole, ona jest na tyle elementarna, że rzeczywiście niestety startujemy z, z dosyć niskiego poziomu, i to, to, to trzeba uczciwie powiedzieć. W tych pierwszych etapach. Absolutnie kluczowa jest budowa nawyków. Ja tutaj zaznaczyłem tak od połowy tego pierwszego etapu, bo niektórzy po prostu nie chcą. To jest ten pierwszy etap, kiedy ani nie chcę oszczędzać, ani nie chcę o tym myśleć, tak? Ale jeżeli już ktoś ma, zaczyna mieć tą potrzebę, to pierwsza rzecz to jest budowa nowych nawyków. A dopiero później zaczyna się taka naprawdę poważna edukacja finansowa. Co można zrobić lepiej? Jaka forma inwestowania? Okej, okay, podrążmy. Co muszę wiedzieć w tym temacie? Eee, a może muszę zaeksperymentować? Może sobie muszę trochę swoich guzów ponabijać? Może muszę wyciągnąć wnioski? Czyli dwa, dwa takie etapy i gdzieś tam pomiędzy trzecim a czwartym jest zupełnie inne podejście. Jeżeli mówimy o budowaniu tej, tych naszych oszczędności, nasze naszej poduszki finansowej, to oczywiście na pierwszym etapie kluczowe jest, żeby w ogóle jakiekolwiek pieniądze odłożyć. Ja mówię fundusz awaryjny, tysiąc, dwa tysiące złotych na czarną godzinę, na nieprzewidziane wypadki, na tym pierwszym etapie. I tu właśnie te savery mogą do tego służyć. Później, jeżeli mamy długi, no to oczywiście spłata tych długów staje się priorytetem. To jest kluczowe. I kolejny element typu, ok, jesteśmy na zerze, nie mamy długów, zaczynamy oszczędzać. Przynajmniej zbierz pieniądze na to, żeby za, jakby mieć na y, okresowo ponoszone wydatki. Czyli ten, to, co ja u mnie na blogu nazywam funduszem wydatków nieregularnych. Czyli jeżeli wiemy, że polisę e, ubezpieczenia dla samochodu muszę kupić na przykład za trzy miesiące, no to dobrze by było na to odłożyć pieniądze, żebym się nie musiał zadłużać, bo wiadomo, że to będzie duża pozycja w moim budżecie. E, później budujemy poduszkę finansową. I gdzieś ten etap się w pewnym momencie kończy i dopiero później zaczyna się inwestowanie. Za chwilę do tego dojdziemy. I teraz, jeżeli spojrzymy na to, kiedy my tak naprawdę zarabiamy pieniądze, to zarabiamy je przez cały czas, tak? Bez względu na to, na którym z tych etapów jesteśmy. No, pracujemy w, jak, w takiej czy innej formie. E, oczywiście im bardziej jesteśmy zaawansowani, tym większą mamy też. Można powiedzieć zdolność i elastyczność do zarabiania większych pieniędzy. Czyli można powiedzieć, że nasze zarobki, a przynajmniej takie jest oczekiwanie, że nasze zarobki z upływem czasu rosną. Czyli im jesteśmy starsi, im większe mamy doświadczenie, zarabiamy coraz więcej. Z oszczędzaniem albo z koniecznością oszczędzania może w ten sposób jest zupełnie, jest dokładnie odwrotnie. Czyli jak nie mamy pieniędzy, jak jesteśmy tkwimy w długach, to oszczędzanie nie jest chęcią naszą czy naszym kaprysem. Tylko jest koniecznością. My to musimy robić. Musimy ostro zacisnąć pasa, żeby wyjść z problemów finansowych. Oczywiście im, większe, im więcej mamy na koncie, tym bardziej możemy luzować tą naszą e, politykę w zakresie oszczędzania. Oczywiście jak ktoś potrafi i oszczędzać, i zarabiać, i dobrze inwestować, to w ogóle bardzo skraca drogę do swojej emerytury. E, kolejny element, optymalizacja podatkowa. Mówiłem o tym, ale też warto podkreślić, że to nie jest coś, co warto stosować, jeżeli zarabiacie tyci, tyci. Bo dużo wam taka optymalizacja podatkowa nie da, jak się zarabia 2000 złotych. Ale jeżeli się zarabia 20 tysięcy złotych, 10 tysięcy, 15, 30, 50 miesięcznie, to nawet niewielka optymalizacja podatkowa pozwoli wam zaoszczędzić kolosalne ilości pieniędzy. I to jest coś takiego, co oczywiście warto stosować gdzieś tam dalej na tej naszej drodze, to również musi iść w parze z edukacją w, w obszarze finansów. Dlatego, że żebyście. To też. Ja, ja to zawsze Wam po, powtarzam na moim blogu, że najlepszym doradcą finansowym jesteśmy my sami. I musicie w to głęboko uwierzyć. Jeżeli czegoś nie wiecie, czegoś nie znacie, to po prostu zdobywajcie tam wiedzę albo od, świadomie odpuśćcie ten obszar, bo różne są strategie, tak? Ale nie można scedować na nikogo poza nami odpowiedzialności za nasze finanse. Jeżeli to robicie, to narażacie się na problemy, bo nikt Was nie zna tak dobrze jak Wy sami z jednej strony, a z drugiej strony nawet. Jeżeli mówimy o optymalizacji podatkowej, to też nikt waszej sytuacji, chociażby rodzinnej, nie będzie znał tak dobrze jak wy sami. To wy najlepiej wiecie, przed czym musicie się zabezpieczyć. Ale to jest temat na oddzielną prezentację i to długą. I ostatni etap to jest właśnie inwestowanie, i tak jak mówię, podkreślam, dopiero jak macie zabezpieczone tyły, dopiero jak macie poduszkę finansową, to jest ten, ten etap. Dobra, to teraz na rozgrzewkę jeszcze, zanim przejdziemy już tak do takich konkretów, konkretów praktycznych, zrobię wam krótkie ćwiczenie. Zdobyliście jakąś wiedzę teoretyczną, w związku z tym chciałbym, żebyście przyjrzeli się przypadkowi dwóch osób i odpowiedzieli mi, kto z nich, kto z tych osób, jest lepszym finansowym ninja. Więc tak, mamy Tomka i mamy Marcina, żeby nie było, że dyskryminuje którąś płeć. Tak, mamy dwóch panów. I teraz wam najpierw powiem takie początkowe założenia, a później możecie mi zadawać w zasadzie dowolne pytania i będziemy rozwijali tutaj, ujawniali dodatkowe informacje. Tomek zarabia 10 tysięcy złotych, a Marcin zarabia 5 tysięcy złotych i to jest wynagrodzenie netto. To są zarobki netto. Tak, czyli tyle dostają na rękę. Są jakieś pytania na tym etapie, czy nie? Ile wydają? Ile wydają są pytania? Hmm? Forma zatrudnienia. Bardzo dobre pytanie. E, ile mają lat? Ktoś powiedział? Dobra, okej. Okay. To są bardzo dobre pytania. To są bardzo dobre pytania. Za chwilę będę rozwijał. Czyli tak. Mamy zarobki. Jeszcze nie wiadomo, kto jest lepszym ninja, nie? Nie wiadomo. Czy wiadomo? Czy ktoś już wie, kto jest lepszym ninja? Należy się spodziewać. Należy się spodziewać. Dobra, to jeszcze koszty wam odkryję. I dla ułatwienia oczywiście policzę wam dochód, żeby nie było, że, ten, że matematykę jakąś straszną zmuszam. Więc tak, Tomek ma wydatki na poziomie 9,5 tysiąca miesięcznie, dochód ma 500 zł, a Marcin ma 3000 złotych kosztów, czyli dochód ma 2000 złotych miesięcznie. Teraz pytanie. Kto jest lepszym finansowym ninja? Dobra, poczekajcie, poczekajcie. Kto uważa, że Tomek ręka w górę? Ok, może być Tomek, dobrze. Kto uważa, że Marcin? A kto uważa, że zależy? Dobra, ok, wyczerpaliśmy. E, to jedźmy dalej. To teraz Wam pokażę strukturę kosztów. Ja się z Wami całkowicie zgadzam, jakby no, zależy. Jeszcze zależy, tak? Popatrzmy teraz na strukturę kosztów. I tu Wam muszę opowiedzieć pewną historię. Tomek to jest taka osoba, która inwestuje w siebie. Czyli tak, z jednej strony. Mm, Podnosi, tutaj kursy jest napisane generalnie, edukuje się, gdzieś tam uczestniczy w dodatkowych kursach i tak dalej. Tak naprawdę jego koszty życia są trzymane na poziomie 2000 zł miesięcznie. Ale średnio 3000 zł miesięcznie wydaje na opłacenie czesnego za te kursy, czy tam studia, czy cokolwiek innego. I jeszcze do tego Tomek sobie wymyślił, że dobrze by było zrobić taką usługę, bo on chyba pracuje jako jakiś sprzedawca czy coś takiego. I wymyślił sobie, że dobrze by było zrobić taką usługę, która usprawnia gdzieś tam obszar pracy sprzedawcy. Tylko, że ma pomysł, jak to zrobić, nie ma takich kompetencji. W związku z tym stwierdził, dobra, zapłacę programiście, wziął na parę miesięcy programistę, który mu to koduje. tak? Tworzy mu coś pod jego pomysł. Niestety programista jest drogi. Płaci mu 4,5 tysiąca złotych miesięcznie. A z kolei Marcin jest takim fajnym gościem, któremu no, wydaje się, że jest lepszy od Tomka, bo więcej oszczędza. Oni się znają, przewiedzą, ile tam, kto ma ile nadwyżki. Ale tak naprawdę trochę jest tak, że, to, że Marcin stoi w miejscu. To znaczy, ileś tam zarabia. Trzyma te koszty na racjonalnie niskim poziomie, ale zobaczcie, że i tak wyższym niż, niż Tomek. I cieszy się, że ma oszczędności, które za chwilę wyda na wakacje. Tak? Czyli on zbiera kasę na to, żeby po prostu pojechać na wakacje życia. Nie? E, I tak wygląda sytuacja. E, I tak wygląda sytuacja Tomka i Marcina. No i teraz wiedząc to, jak uważacie, który z nich jest lepszym finansowym ninja? Uwaga, będę prosił o podniesienie rąk. Tomek? Dobra. Marcin. <laughs> Wszystko jasne. Kto jeszcze nadal uważa, że zależy? Dobra. Dobra, to jeszcze wam jeden element dołożę, dobra? Żeby tak skomplikować, kto powiedział forma zatrudnienia? Gdzieś tam widziałem rękę. Bardzo dobre to było, bardzo dobre to było. Jeszcze dołożę wam to, że Tomek tak naprawdę ma własną działalność gospodarczą. Czyli w gruncie rzeczy jest tak, że i koszty edukacji, i koszty programisty on sobie wrzuca w koszty firmy. Czyli de facto jego dochód, od którego musi zapłacić podatek, jest dużo niższy, wynosi 2,5 tysiąca złotych. Tak? Z kolei Marcin jest pracownikiem etatowym. Czyli te 5000 zł, które on otrzymuje, to już jest po zapłaceniu zaliczek na podatek dochodowy, a być może jeszcze coś tam będzie musiał dopłacić. W każdym razie kosztów nie jest w stanie sobie e, odliczyć. I teraz, jak porównacie na przykład, ile oni płacą podatków, no to wiadomo, że Tomek płaci mniej niż, e, niż Marcin. Zdecydowanie nie? to tak tylko aspekt podatkowy, ale już nie będę komplikował. Ale teraz Wam powiem tak. Wcale nie wiadomo, czyja sytuacja jest lepsza. Wiecie dlaczego? Bo dzisiaj Tomek inwestuje w stworzenie jakiegoś serwisu, a być może ten serwis okaże się klapą, to, że on to robi, to jest dobre. Ja popieram taką postawę, że lepiej działać niż nie działać, ale jednak przepala pieniądze. I teraz pytanie, co się wydarzy? Czy ten serwis na siebie zarobi, czy nie? Nie wiemy tego. To, czy Tomek był lepszym ninżą od Marcina, będzie można ocenić dopiero po jakimś czasie. Bardzo trudno jest ocenić, jak sytuacja wygląda w danej chwili. Na pewno macie wokół siebie jakichś tam znajomych, którzy coś robią, nie wiadomo do końca, co robią. Być może pracują nad czymś, co po prostu wywali Facebooka w kosmos i zrobią kolejny taki serwis, tak? A być może pracują nad czymś, co zabiera im kupę czasu i energii, powoduje, że nie mają czasu dla znajomych, dla rodziny i tak dalej. Ale może się to okazać totalną klapą. Nie wiadomo. To się dopiero po jakimś czasie okaże. Liczy się wynik, jak to mówił jeden z premierów, nieważne jak zaczyna, ważne jak kończy, tak? No, tak to, tak to właśnie jest. To jest jeden, to jest jeden wniosek, który można mieć z tego. Drugi wniosek jest taki, że nawet mając takie dane, jak widzicie i patrząc z boku, bardzo łatwo się można pomylić. Raz mówiliście, że Marcin, raz mówiliście, że Tomek, znaczy mówię o większości, nie? Czyli jakby to się wahało, w zależności od tego, do jak dużej, dużego zestawu informacji mieliście dostęp. I teraz ten niuans polega na tym, że my zawsze mamy dostęp do ograniczonego zestawu informacji. Zwłaszcza w obszarze na przykład inwestowania. To, że wy, te osoby, które się poruszają po rynkach kapitałowych, doskonale wiedzą, co to jest insider trading, tak? To jest jakby coś, co jest teoretycznie zakazane, a występuje w praktyce non-stop. Czyli osoby, które mają dostęp do informacji o tym, że na przykład kolejne wyniki finansowe firmy raczej będą słabe. W związku z tym. Mogą wykonać pewne ruchy na rynkach finansowych, zanim te wyniki zostaną ogłoszone. I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. My zawsze mamy dostęp do ograniczonego zestawu informacji. Nigdy nie widzimy całości i trzeba, trzeba o tym pamiętać, czyli bardzo łatwo jest się pomylić. I ostatni aspekt, że skoro rzeczywiście tak jest, że jeżeli spojrzymy wokół siebie, to widzimy jakieś sytuacje, których tak naprawdę nie potrafimy prawidłowo ocenić i rozpoznać, i z jakby zakwalifikować, to po co się w ogóle nad tym zastanawiać? Po prostu róbmy swoje, koncentrujmy się na tym, żeby te nasze finanse, to nad czym my naprawdę panujemy, żeby mieć pod kontrolą. I to tylko takim, że tak powiem, podsumowanie, jeżeli chodzi o teorię, a teraz bym chciał przejść do tej części całkowicie praktycznej. No bo właśnie, tak jak mówiłem, chcę, żeby się wyszli z konkretami, żebyście potrafili coś y, dla siebie również policzyć. I tutaj znowu będą dwa etapy. Pierwszy etap to jest przeprowadzę Was przez obsługę kalkulatora finansowego. K kto umie obsługiwać kalkulator finansowy? Kto umie? Dobra, tak nawet jeżeli słabo, to ręka w górę. Dobra, mniejszość. Reszta nie umie. Super. To będziecie umieli, jak wyjdziecie. E i pokażę wam, jak bardzo łatwo na takim kalkulatorze finansowym możecie sobie policzyć to, co chcecie wiedzieć. Ile musicie mieć pieniędzy w momencie, kiedy będziecie przechodzili na emeryturę? I zrobię to z jedną, z jedną z osób z sali, ale to za chwilę do tego dojdziemy. Czyli tak. Najpierw wam pokażę. Kalkulator finansowy to jest w ogóle coś takiego, co um, jego nazwa, jeżeli będziecie szukali, bo naj, najwygodniej jest go mieć na telefonie komórkowym. Czyli bez względu na to, czy macie iPhone'a, Androida, czy jakąkolwiek inną platformę, można sobie z tych storów ściągnąć tą aplikację, która się nazywa 10BiI. To, była taka, to jest skrótowa nazwa kalkulatora finansowego, bo tak wymyśliła to firma Hewlett Packard, która taki kalkulator chyba pierwszy na rynek wprowadziła. I teraz tak. Najpierw totalne podstawy. Zaraz wam pokażę ten kalkulator z mojego telefonu na ekranie. Będziemy różne rzeczy liczyć. Ale powiem wam tak. On wygląda tak, jak nam widać po prawej stronie. Dużo enigmatycznych yy, oznaczeń. Za chwilę wam je wszystkie wytłumaczę. Najpierw podstawy. Czyli tak. Jeżeli coś wpisujecie na tym kalkulatorze, czyli na przykład chcecie policzyć, jakie będzie oprocentowanie i ile zarobicie na, lo na lokacie terminowej, o tak bym powiedział, yy, to plusem oznaczacie... Wszystkie kwoty, które wpływają do waszej kieszeni, a minusem oznaczacie te kwoty, które z waszej kieszeni wyciągacie i gdzieś tam wpłacacie. I teraz prosty test. Jeżeli wpłacam pieniądze na lokatę terminową, to jest kwota z plusem czy z minusem? Z minusem, tak? Wyciągam z kieszeni, wpłacam do banku. Nawet jeżeli tam z roru przelewam, ale generalnie jest to traktowane, że gdzieś wyciągam. Jeżeli bank mi płaci odsetki, to będzie... Plus, bo one przybywają do mnie. To teraz inaczej. Jeżeli dostaję od banku kredyt hipoteczny na kwotę 400 tysięcy złotych, to to jest plus czy minus? Plus, OK. A jeżeli spłacam ratę? Dobra, wszystko złapaliście. Trudno było? Dobra, to to było prawie najtrudniejsze w kalkulatorze finansowym. A teraz będą rzeczy łatwiejsze. W tym górnym rządku, jeszcze raz wrócę do kalkulatora, w tym górnym rządku macie oznaczenia N, I, łamane na R, PV, PMT i FV. To są, te pięć oznaczeń to są najważniejsze oznaczenia, jakie istnieją i już wam je wytłumaczę. Więc tak, pierwsze, interes łamany na year, czyli tak naprawdę oprocentowanie w skali roku. Tak? Druga rzecz to jest payments łamane na year, czyli ile jest płatności w ciągu roku. I teraz tak, e, albo inaczej mówiąc, liczba okresów rozliczeniowych w ciągu roku. I teraz zobaczcie. Y, od razu przykład. Jeżeli macie lokatę na jeden rok, to kapitalizowaną raz do roku, to ile będzie okresów rozliczeniowych w ciągu roku? Jeden. jeden. Jeżeli macie lokatę, która jest kwartalna, automatycznie przedłużana. To ile będzie okresów w ciągu roku? Brawo. Jeżeli płacicie ratę kredytu hipotecznego co miesiąc, ile mamy okresów w ciągu roku? Kurde, wszystko umiecie. Dobra, to jedziemy dalej. Czyli tak, N to jest liczba okresów, um, całkowita liczba okresów. Czyli na przykład, jeżeli macie kredyt na 10 lat, którego rata jest spłaca, spłacana co miesiąc, to jak, ile mamy okresów? 120. Bardzo dobrze. 3 lata? 360. Dobra, testujemy matematykę. Dobra, to teraz tak, mamy jeszcze kolejne trzy parametry i będzie koniec. PV to jest coś, co się nazywa present value, czyli obecna wartość czegoś. Jeżeli bank Wam dzisiaj udziela kredytu na 400 tysięcy złotych, to to jest PV. To jest present value. Jeżeli Wy dzisiaj wpłacacie na lokatę 10 tysięcy złotych, to to jest PV. Okay? FV dla odmiany to jest future value, to jest wartość w przyszłości. Na przykład, jeżeli wykonujemy obliczenia, ile będzie nas kosztował yy, inaczej, jeżeli spłacimy cały kredyt hipoteczny, stopniowo co miesiąc spłacamy raty, to jaki będzie jego future value? Zero. Zgoda? Wszyscy rozumieją? Wzięliśmy 400 tysięcy, spłacaliśmy, czyli future value będzie zero, bo jakby to będzie na koniec spłaty tego kredytu, wartość tego kredytu. I teraz tak. No właśnie, jakie będzie future value w przypadku lokaty terminowej? Lokata z odsetkami, czyli to będzie kwota, na przykład wpłaciliśmy 10 tysięcy, to będzie 10 tysięcy, no i odsetki, które kalkulator nam wyliczy. Tak? Czyli to będzie łączna kwota na koniec e, lokaty terminowej. Jest jeszcze ostatni parametr PMT, to jest wysokość raty miesięcznej. Czyli w przypadku lokaty mamy ratę miesięczną. Nie, nie ma. Mamy wartość na początku, wartość na końcu. W przypadku kredytu jak najbardziej mamy ratę miesięczną, tak? O ile to jest. No, dobra, mamy ratę miesięczną, o tak. Na kalkulatorze finansowym możecie policzyć łatwo, e, wyłącznie, w zasadzie wyłącznie możecie policzyć kredyty o racie stałej. Nie możecie policzyć kredyty, które są o racie tej o malejącej, tak? To tak tylko informacyjnie mówię, ale na szczęście większość kredytów udzielanych w tym kraju to są kredyty z zwrotną stałą. Dobra, to teraz ćwiczenia wykonajmy. Pokażę Wam to chyba na żywo, żebyście mogli zobaczyć, jak kalkulator działa. Nie, na razie Wam nie będę pokazywał na żywo Emeryturę policzymy na żywo na kalkulatorze. Jeżeli chcemy, a może być łatwiej. Nie, dobra, na razie tak. Jeżeli chcemy zweryfikować na przykład, ile będzie takie proste zadanie, jaki wpływ ma inflacja na przykład na cenę produktów, czyli jeżeli dzisiaj mamy rower, który kosztuje 1000 zł w sklepie i wiemy, że mamy inflację 2,5% średnio rocznie, tak sobie zakładamy do obliczeń, to i chcielibyśmy wiedzieć, ile taki rower będzie kosztował za 30 lat, to wykonujemy takie obliczenie, że wpisujemy jako N, muszę wam pokazać, bo to tak brzmi jakbym, o żelaznym wilku opowiadał trochę, nie? Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli chcę wyzerować, będziecie widzieli, które przyciski naciskam, jeżeli chcę wyzerować wszystkie parametry, to naciskam e, taki pomarańczowy przycisk, który jest shiftem, on jest po to, żeby po podświetlić te małe na pomarańczowo napisy, które są pod przyciskami. I tutaj, jeżeli go nacisnę i przytrzymam chwilę i puszczę, to się te na pomarańczowe napisy wypukłą i tu widać, że jest taka funkcja CL tutaj clear all. Skasuj wszystko. Czyli skasuje mi się wszystko, co mam na tym kalkulatorze ustawione. To jest taki stan, jak wchodzicie do aplikacji. I teraz tak, jak ustawiamy te parametry, które widzicie tam po prawej stronie, to wpisując je, zawsze robimy w ten sposób. Jeżeli chcę ustawić na przykład liczbę okresów na 30 lat, czyli 30 okresów to wpisuję 30 i klikam przycisk N, żeby ustawić, uwaga, przytrzymuję go, puszczam i mi się ta liczba ustawi nad przyciskiem N. Widzicie to? Czyli jakby te parametry, które wprowadzamy, one się tam pojawiają, żebyśmy widzieli od razu, co wprowadziliśmy. Tylko jest jeszcze jeden niuans. Tu na kalkulatorze finansowym w tej chwili, tak jak wam mówiłem, trzeba ustawić też payments per year, czyli liczbę płatności w ciągu roku, liczbę rat w ciągu roku. Jeżeli mówimy o inflacji, to jak często jest podawany współczynnik inflacji rocznej? Raz do roku, nie? I teraz zobaczcie, tam u góry pod tym 30 takim drobnym drukiem jest Payments Per Year 12, bo ja mam ustawione do liczenia yy, kredytów, więc trzeba najpierw zmienić ten Payments Per Year, czyli zmieniamy, czyli wpisuję, że tak naprawdę ma być nie 12 płatności, tylko jedna, Czyli najpierw określam, ile ma czegoś być, a dopiero później pokazuję, który parametr chcę zmienić. I Payments per Year jest tam pod PMT, czyli Shift naciskam, i tu mi się pojawia Payments per Year. I teraz zobaczycie, że puszczę, to się y, pojawi tam już jedyneczka. U góry się jedyneczka pojawiła, widzicie Payments per Year, jedyneczka. Dobra, czyli mamy tak. Mamy raz do roku 30, 30 okresów rocznych, 30 lat. No, i teraz tak, inflację mamy na poziomie 2,5%, czyli wprowadzam 2,5, klikam I łamane na IR, bo to jest oprocentowanie w skali roku. E, dzisiejsza wartość roweru 1000 zł, tak? Może być z plusem, może być z, z minusem. Ja wprowadzę formalnie. Wyciągnąłbym dzisiaj 1000 zł, czyli naciskam PV, ustawiłem tą wartość. I teraz, jeżeli chcę policzyć, jaka będzie future value, przyszła wartość tego roweru. To już nie wprowadzając żadnej kwoty, po prostu naciskam przycisk FV. Przy, przy, naciskam, przytrzymuję, puszczam. I mi się pojawiło, że ten rower będzie kosztował 2097 zł. Tak? Za 30 lat. Czyli tyle będzie, tyle będzie warte dzisiejsze 1000 zł przy takiej inflacji. Gdybyśmy chcieli coś zmienić, cokolwiek, którykolwiek parametr i to jest właśnie uroda kalkulatora finansowego, że mogę powiedzieć, dobra, opowiedz mi kalkulatorze, jak to będzie wyglądało, jeżeli um, inflacja będzie nie 2,5% średnia, tylko 3% na przykład. Klikam trójkę, znowu naciskam I łamane na IR i jeszcze raz naciskam FV, żeby mi znowu policzyło. Pyk, 2427, tak, 0,5%, a wartość roweru poszła w górę. No, procent składany działa, tak, w długim horyzoncie czasowym. Co jeszcze Wam chcę tutaj powiedzieć, Możecie się zastanowić jeszcze na tym etapie. Aha, do czego to może służyć? Takie proste obliczenia, jak wykonaliśmy. Na przykład, jeżeli zakładacie dzisiaj, że w oparciu o dzisiejsze informacje, które posiadacie, gdybyście dzisiaj mieli przejść na emeryturę, to chcielibyście mieć tej emerytury na przykład 4000 zł miesięcznie, to nam ta wiedza nie wystarczy, dlatego że jest inflacja. Czyli możemy sprawdzić, ile tak naprawdę będziemy musieli mieć otrzymywać od momentu, w którym przejdziemy na emeryturę. Jaka to będzie kwota wtedy, kiedy my będziemy przechodzić na emeryturę, OK? Czyli uwzględnić inflację. I zróbmy takie działanie. Czyli na przykład, gdybym chciał otrzymywać emeryturę 4000 zł, tak. I założymy, że inflacja jest 2,5% rocznie, a jednocześnie wiem, że dzisiaj mam około 40, więc będę na emeryturę przechodził, załóżmy, około 65, czyli zostało mi, załóżmy, 25 lat, tak? Wpisuję 25 lat, to chcę wiedzieć, ile tak naprawdę będę sobie musiał wypłacać od tego momentu, w którym przejdę na emeryturę miesięcznie, ok? Klikamy. No tak, dzisiejsze 4000, to wtedy to będzie 7400 zł. Nie? To się Wam przyda przy obliczeniach, jak będziecie chcieli uwzględnić inflację. My będziemy tutaj bardzo proste obliczenia robili, nie uwzględniające inflacji, bo tak będzie naj, najprościej, aczkolwiek ten model jest jakby doliczenie inflacji. Powiem Wam, jak to zrobić, żeby, żeby Wam się udało. Dobra, jedziemy dalej. Kolejny przykład, kredyt. Liczcie analogicznie, wpisujecie na kalkulatorze analogicznie. Ile wyniesie rata kredytu hipotecznego na kwotę 250 tysięcy złotych, na 20 lat przy oprocentowaniu 490. Wiecie co, muszę wam to pokazać, bo chcę wam pokazać jeszcze coś. Generalnie znowu wpisujemy 240 okresów rozliczeniowych, payment Year musi być 12, oczywiście, wpisujemy oprocentowanie, no tak jak mamy podane, 4,90. Wpisujemy również obecną wartość kredytu 250 tysięcy złotych, bo wpadł do naszej kieszeni i naciskamy przycisk PMT. I wtedy nam się pokaże na ekranie, że wysokość raty wyniesie 1336 zł. Ale jeszcze jedną rzecz Wam pokażę, która będzie dla Was interesująca, bo to, co daje kalkulator finansowy, to jest również możliwość policzenia e, wysokości e, całkowitej kwoty, całkowitej wartości kredytu z uwzględnieniem odsetek, jak również jest w stanie Wam pokazać harmonogram takiego kredytu. I to Wam już pokażę. Czyli tak znowu, robię c all, czyli Shift. COL, kasuje wszystko, co było wprowadzone. Pierwsza rzecz, którą wprowadzę, payments per year przestawię na 12. 12, shift, payments per year. Mamy 12. Teraz wprowadzę 240 okresów rozliczeniowych, czyli kredyt mamy na 20 lat, mamy 12 miesięcy, 240 okresów rozliczeniowych. Wprowadzone. Oprocentowanie kredytu 4,9 i łamane na year 4,9. Obecna wartość kredytu 250 tysięcy złotych. PV ustawiam na 250 tysięcy złotych. Teraz FV mogę wpisać na 0, ale nie muszę, bo kalkulator, jeżeli nic nie wpiszę domyśli się, że to jest 0. Naciskam PMT, wychodzi mi wysokość raty kredytu. I teraz zobaczcie, jak fajnie. Jeżeli chcecie zasymulować, co się wydarzy, jeżeli oprocentowanie, stopy procentowe zostaną podniesione i wzrosną o na przykład 0,5, czyli yy, zróbmy tak. A, może dla uproszczenia 5,5% będzie całkowite oprocentowanie tego kredytu? Pyk, jeszcze raz 5,5%, klikacie i naciskacie znowu PMT. OK, 1719, tak? czyli wzrosła mi rata kredytowa o całe 100 zł, nie? zmiana o 1% i tak dalej, i tak dalej. Tego typu symulacje możecie przeprowadzać. Wrócę do tych obliczeń, które były. Jeszcze raz powiem, te nacisnę. I teraz wam pokażę fajną rzecz, która wam się przyda przy liczeniu również opłacalności tego, czy nadpłacać kredyt, czy nie nadpłacać. Naciskacie Shift i w prawym górnym rogu po TV pojawi wam się Amort. To jest taka tabela amortyzacji kredytu. Co tutaj zobaczycie? Całkowita y, wysokość odsetek w tym okresie kredytu 142 tysiące złotych. Kapitał, no wiadomo, 250 tysięcy złotych. Całkowity koszt kredytu 392 000 złotych. I to co widzicie tutaj y, pod spodem, ja to będę przesuwał, to są kolejne raty. Ile w nich jest części kapitałowej, czyli principal, ile jest części odsetkowej, czyli interest i też jakie saldo kredytu pozostaje wam do spłaty po zapłaceniu tej raty. Co fajnego tutaj widać? Na przykład, że po spłacaniu kredytu przez um, 3 lata, 36 lat, zobaczcie, że kapitał do spłaty z 250 tysięcy pozostaje nadal 226 tysięcy. Ile w tym czasie zapłaciliśmy odsetek? Jeżeli chcecie to sprawdzić, no to po prostu wpisujecie tutaj show payment jest, od którego do którego, czyli od której płatności raty, do której pokazać Wam, e, zawęzić jakby to, to wyświetlanie tych informacji, od pierwszej do 36 update. I teraz zobaczcie, przez pierwsze 3 lata większość tego co spłacamy to są odsetki, Nie? niby naturalne, my to niby wiemy. Ale ile ich jest? No to już nie każdy potrafi to sobie policzyć. Czyli przez pierwsze trzy lata takiego kredytu na 250 tysięcy spłaciliśmy raptem 23 tysiące złotych kapitału i 35 tysięcy złotych odsetek zapłaciliśmy. I teraz rozumiecie chyba, dlaczego banki w umowach kredytowych, w przypadku kredytów hipotecznych, zawierają z, z wami takie porozumienie, że jeżeli byście chcieli na przykład w ciągu pierwszych trzech czy 5 lat nadpłacić kredyt, to dlaczego musicie zapłacić dodatkową prowizję? Bo one tracą zyski. Bo większość zysków w przypadku kredytu hipotecznego na długi okres czasu. Ona jest w pierwszych kilku latach e, spłacania tego kredytu. Tak? I teraz tak, taka prosta wiedza wam służy do tego, żeby również przeprowadzać sobie różne symulacje. A co gdyby ten kredyt był na 30 lat, a nie na 20 na przykład? Jakby to wpłynęło na jego całkowitą wartość. Możemy to szybko policzyć. Czyli tak, wychodzimy stąd. Jeszcze raz, Shift Amort dla tej samej kwoty. Widzieliśmy, że całkowity koszt tego kredytu to jest 392 tysiące złotych w przypadku kredytu na 20 lat, tak? A my mówimy sobie tak, o rany, ja chcę mieć kredyt na dłuższy okres czasu, na 30 lat, bo wtedy spadnie mi rata. Zgadza się? Spadnie rata. Sprawdzamy, jak bardzo spadnie rata. 1636 było, no 1326, no 300 w kieszeni co miesiąc więcej. A jak to wygląda w perspektywie długofalowej? 477 tysięcy, tak? Ile nam przybyło? Jedna trzecia mniej więcej, tak? Bo wydłużyliśmy kredyt o kolejne 10 lat. Tak. No przesadziłem, nie jedna trzecia, tak. Także generalnie tego typu symulacje raz, dwa, trzy sobie możecie przeprowadzać. Eee, czy jeszcze jakieś obliczenia wam pokażę? Zobaczmy, może tak rzucimy tutaj. Nie, będziemy już planować emeryturę. I teraz będziemy naprawdę liczyli na kalkulatorze. Także pokazuję wam tylko, że tego typu narzędzie pozwala bardzo szybko weryfikować również obietnice doradców finansowych. Jeżeli gdzieś dzieci, oni wam mówią, że tego typu inwestycja pozwoli wam zarobić tyle i tyle, ale tutaj taka część tej inwestycji będzie ulokowana bezpiecznie, a taka agresywnie, to liczcie oddzielnie. Oddzielnie dla bezpiecznej, oddzielnie dla agresywnej przy różnych założeniach i poprosicie doradcę, żeby potwierdził wasze wyniki. Czasami się zdarza tak, że doradca nie potrafi obsługiwać kalkulatora finansowego. E, często się tak zdarza. E, z czego to wynika? Bo oni się posługują takimi taryfami, które mają przygotowane. Czyli ktoś, analityk w banku przygotowuje im różne prezentacje, wykresy i tak dalej i oni bazują tylko na tym. Jeżeli zmienić jakiś parametr, to się okaże, że on, ten, ta osoba, z którą z wami rozmawiamy nie potrafi tego przeliczyć. Musicie umieć takie rzeczy liczyć, dlatego że to co widzicie na slajdach to jest zawsze najbardziej optymistyczny scenariusz. Czasami jest tam również pesymistyczny scenariusz pokazany, ale zapewniam Was, że to są wszystko optymistyczne scenariusze, które mają Was przekonać, że, że dana forma inwestowania jest formą atrakcyjną. Nie tyle bezpieczną, co atrakcyjną. Dobra. To teraz tak, potrzebuję jednej ochotniczki, ale mam pewne założenia co do tego, co ta ochotniczka będzie tutaj robiła, więc zdradzę. Ochotniczka będzie, poczekajcie, bo mam długą listę wymogów. Długą listę wymogów, list motywacyjny, te sprawy. Może tak znowu pokażę. O, puścimy prezentację dalej. Więc tak, przede wszystkim, niestety zapytam e, tę dziewczynę o to, ile ma lat i musi publicznie odpowiedzieć. Po drugie, zapytam ją, ile zarabia. Po trzecie, zapytam, ile już ma oszczędności w tej chwili. I po czwarte, bardzo bym chciał, żeby była to osoba, która już prowadzi budżet domowy, albo przynajmniej wie z grubsza, z mniejszą lub większą dokładnością, ile wydaje co miesiąc na, na znaczy jakie koszty życia ma po prostu, tak żeby potrafiła podać taką zagregowaną kwotę. I teraz, yy, jeżeli jest taka pani na sali, to bardzo zapraszam, a powiem, co dostanie w zamian. Dostanie w zamian to, że policzymy za chwilę, ile pieniędzy musi mieć odłożone w momencie, w którym przejdzie na emeryturę. Bez względu na to, kiedy chcę przejść, czyli też przepytam, kiedy chciałabyś przejść na emeryturę. Eee, oczywiście w oparciu o informacje, które sama poda, czyli na przykład, ile chciałaby otrzymywać na takiej emeryturze. Okay? I z, taką, z takimi informacjami sobie dosłownie przeliczymy cały ten scenariusz krok po kroku i tą informację zabierze sobie do domu. A reszta będzie musiała sama sobie policzyć. To, która pani chce? Ręka w górę. Ale normalnie ochotniczek. Będę pokazywał. Jest. Widzę tu rękę. Widzę tu. Chodź, 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 chodź. Tam widziałem, przepraszam, widziałem pierwszą. A kto jeszcze był? Kto? Nie? Nie? O, tam były dziewczyny. Dobrze. Ale chodź, 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 chodź. Brawa, właśnie. Brawa dla, dla odważnej. Wiecie co? To chyba w Warszawie tak tylko. Że tylko tak mało. Cześć. Michał. Marysia. Marysia. Dam ci Marysia mikrofon, bo będziesz mówiła również. Siadaj sobie wygodnie. Czekaj, czekaj. Cię przepuszczę najpierw. Dostaniesz jeszcze, będziesz jeszcze jedną korzyść miała, to znaczy od razu ci wyślę tą prezentację jutro, także z twoimi danymi uzupełnionymi, tak żeby było wygodnie. Dobrze, to jeszcze zanim, zanim Marysia zacznę przepytywać, gratuluję w uwagi. Dziękuję. <grych> zanim Marysia zacznie przepytywać, to muszę wam trzy słowa powiedzieć o, o emeryturze. I tu Marysia, no będziesz słyszała wszystko, więc jakby szybko pójdzie. Więc tak, pierwsza rzecz jest taka, że nam się często wydaje, że my na tą emeryturę, jak będziemy przechodzić, to otrzymamy z grubsza tyle, ile ZUS, ile żeśmy zarabiali w ostatniej pracy, nie? To nie jest prawda, to nie jest prawda. W KNF szacuje, że my otrzymamy, w ogóle już dzisiaj jest tak, że otrzy, te osoby, które dzisiaj przechodzą na emeryturę, otrzymują tak 55-60% ostatniego wynagrodzenia i to systematycznie spada, maleje. Dlaczego? Dlatego, że coraz mniej ludzi w Polsce pracuje. Demografia jest niestety niekorzystna dla przyszłych emerytów, i po drugie, coraz bardziej wydłuża się również czas życia, czyli jest do utrzymania w Polsce coraz więcej emerytów po prostu. Yy, szacuje się, yy, że otrzymywać będziemy jedną trzecią ostatniego wynagrodzenia. Jedną trzecią ostatniego wynagrodzenia. I teraz tak jak sobie siedzicie, przełóżcie sobie swoje dzisiejsze wynagrodzenie, weźcie sobie z niego jedną trzecią. Jest to dobra kampania w telewizorze, że jest tak. Śmiało. Od dowolnej kwoty, niezależnie od tego, ile zarabiamy? To jest. jest znaczy, w ogóle jest. Wiesz, co. Od kwoty, którą tak naprawdę. Bo odprowadzasz składki do ZUS-u. Je też odprowadzasz do pewnego poziomu. Nie? Także to wychodzi się z założenia, że to jest dla poziomu tych maksymalnych składek ZUS-owskich, jakie jesteś w stanie odprowadzać. Czyli dla pensji, przy której odprowadzasz maksymalne składki ZUS-owskie. Oczywiście. Uwaga. To jest bardzo optymistyczne założenie. Dlatego, że bardzo dużo po drodze się może zmienić. Znaczy system dzisiaj to jest system, który w mojej opinii, a ja nie jestem jakąś alfą i omegą, podkreślam to, w mojej opinii ten system w tym kształcie nie ma prawa przetrwać. Oczywiście to nie jest tak, że ZUS upadnie. ZUS nie upadnie, nigdy nie upadnie. Ale może się okazać, że będziecie musieli pracować do 90 roku życia na przykład, albo może się okazać, można jakby manipulować przy systemie emerytalnym można na wiele sposobów. Na przykład można zmienić konieczną ilość koniecznych lat, które musicie przepracować. Czyli nie zmieniać wieku emerytalnego, tylko powiedzieć, że na przykład, ok, wiek emerytalny zostaje na poziomie 60 tam paru lat, ale musicie mieć przepracowane 40 albo 45 lat albo 70. Nie wiek emerytalny jest 65, ale musicie mieć przepracowane 65. Jakby różne, różne zabiegi można wprowadzać. To jakby system musi się bilansować. E, czyli dzisiaj do ZUS-u i tak dopłacamy miliardy rocznie z budżetu państwa. To jest tak, że ZUS-owi ZUS już dzisiaj pieniędzy nie wystarcza na wypłatę emerytur. E, i niestety nic nie wskazuje na to, żeby ta sytuacja miała się zmienić. Tak? Nikt na razie nie próbuje uporać się z przywilejami emerytalnymi, tak? które są no, dla niektórych grup. Tak? Ja, na przykład, a propos bycia finansowym ninja, no, jakby nikt mi nie powiedział o tym, że powinienem iść do wojska, na przykład, albo do policji, i już bym miał emeryturę. Tak, od siedmiu lat już bym był na emeryturze i to całkiem fajnej, tak? Właśnie. I to są takie braki w edukacji finansowej, którą jakby w szkole nie otrzymujemy. No, trzeba, wszyscy mogliśmy być w policji, <sum> <sum> na przykład. Dobra, czyli to jest ten jeden aspekt. Drugi aspekt jest taki, że jest coś takiego jak emerytura minimalna. Czyli nawet jeżeli się okaże, że na przykład bierzecie, patrzycie na swoje dzisiaj zarobki, zarabiacie mało i mówicie, matko, jedna trzecia z tego to jest mniej niż 880 zł, to nie martwcie się, dostaniecie te 880 zł. Ja mówię o sytuacji na dzień dzisiejszy, tak? Dostaniecie emeryturę minimalną, pod warunkiem, że macie przepracowane te 20 kilka lat, chyba, czy więcej, już nie wiem. Przepraszam, jakby nie mam tych liczb w głowie. W ogóle ja mam taką strategię, że jakby staram się rzeczy takich liczbowych wbrew pozorom dużo nie pamiętać. To znaczy po to mamy źródła, nasze notesy, tak jak tutaj papierowy notes, który leży na moim stole, czy elektroniczne typu Evernote, czy internet, żeby sobie te informacje tam zapisywać i, i wyszukiwać, tak? Niekoniecznie trzeba wszystko pamiętać, ale trzeba umieć kojarzyć fakty. To jest jakby umiejętność, która jest Najbardziej pożądana. Dobrze, czyli parę parametrów, które przydadzą nam się do obliczeń. Mamy tą emeryturę minimalną, 880. Mamy pewne założenia Rady Polityki Pieniężnej co do celu inflacyjnego, które dzisiaj są określane na 2,5% w skali roku. Taka inflacja jest inflacją pożądaną. Prawda jest taka, że w Polsce mamy dzisiaj deflację. Tak? Oficjalnie, czyli inflacja 0%. No, inflacja może być 0%, tak? To, że mamy zjawisko deflacji, okej, okay, mamy. Inflacja 0% przy deflacji, nie? I teraz tak, mamy też założenia co do długości wieku, bo to też jest jakby długości życia, bo to też będziemy uwzględniać sobie zaraz przy kalkulowaniu. Kobiety dzisiaj w Polsce żyją średnio 82 lata, faceci 74 lata. I teraz ciekawostka. Ciekawostka jest taka, że od 2000, od 2000 roku, czyli przez ostatnie 15 lat, ta średnia długość wieku w Polsce wydłużyła się o 4 lata. Czyli, jeżeli byście dokonywali pewnych szacunków dotyczących tego, jak to może wyglądać w momencie, w którym Wy będziecie przechodzili na emeryturę, i załóżmy, że do tej emerytury macie jeszcze 30 lat, to można założyć, że ta średnia długość wieku wzrośnie powiedzmy o kolejne 8 lat. To jest postęp medycyny, to jest to jak my żyjemy, jak my się odżywiamy. i to, to odżywiamy to może zły czynnik, ale, ale generalnie to, jest, to są te czynniki, które powodują, że jednak długość wieku, średnia długość wieku się powiększa. Wydłuża czy powiększa, Tak się zastanawiam. Chyba powiększa. Tak, czyli yy, i teraz jeżeli spojrzycie na to, jak jest typowy wiek emerytalny i dodacie sobie do tego jeszcze wiek przejścia na emeryturę i dodacie sobie do tego jeszcze te 8 lat, że kobieta będzie żyła średnio, 90 lat, to się okazuje, że my mamy na, do przeżycia na emeryturze jakieś 20-30 lat. Średnio, średnio. Teraz pytanie, kto będzie płacił na tę emeryturę, ale dobra, już nie katuję was. I teraz tak, to się może wydawać na razie zobaczycie się tylko dane. I teraz pytanie, jak to wszystko policzyć? I to się może wydawać bardzo pioruńsko trudne. Zwłaszcza jeżeli na przykład usiądziecie z doradcami jakimiś w zakresie ubezpieczeń. Ta, takimi, którzy chcą wam sprzedać takie polisy długoterminowe, albo zabezpieczyć was od różnych, na wypadek różnych e, niepożądanych zdarzeń. To oni często też będą wam e, próbowali wyolbrzymić kwotę, którą wy musicie posiadać w momencie, w którym przejdziecie na e, emeryturę. Dlaczego? Dlaczego będą wyolbrzymiać tę kwotę? No, bo jak wam sprzedadzą jakąś policję inwestycyjną, żebyście odkładali jeszcze więcej pieniędzy miesiąc w miesiąc, to więcej zarobią. To jest proste, tak? No więc chodzi o to, żebyście też nie dawali sobie waty na uszy nawijać, ja wam pokażę, że to się daje bardzo prosto policzyć, wbrew pozorom. I teraz to, co yy, takie zalecenie, które mam, to jest, żeby nie komplikować, czyli wychodzimy z czegoś, co jest bardzo proste, co jest bardzo prostym modelem, pomijamy inflację, pomijamy jakby różne czynniki, chodzi o to, żebyście najpierw policzyli model prosty. Bo skomplikować można zawsze. I To jest w ogóle takie działanie, które ja zalecam zawsze. To znaczy, nie komplikujcie. Nawet jak liczycie coś finansowo, to lepiej policzyć tak na oko, a dopiero później cyzlować szczegóły i tam poprawiać te parametry. Chodzi o to, żebyście wyszli od czegoś, co rozumiecie i dopiero później komplikowali. Bo jak zaczniecie na początku komplikować, to bardzo łatwo się po drodze pogubić i nic wam z, z tych obliczeń nie wyjdzie. Sami nie będziecie wiedzieli, co tam w tym Excelu się stało. Nie? Jak formuły są proste, to wszystko jest proste. Dobra, to zacznijmy od rzeczy prostych. Gotowa jesteś? Przypomnij swoje imię. Marysia. Marysia, Marysiu. Jesteś gotowa? Tak. To mamy taki slajd. Plan zaczyna się od tego, że musimy określić trzy punkty w czasie. Zobacz. Czyli musimy określić yy, dzisiejszy dzień, wiadomo jaki jest dzisiejszy dzień, nie? 28 stycznia 2016. Musimy określić moment, w którym Ty przejdziesz na emeryturę. To jest Twój moment, nie mój, Twój. Wtedy, kiedy będziesz chciała. Niestety musimy też określić, kiedy, e, kiedy planujesz zejść z tego świata. Mówiąc zupełnie wprost, ale poczekaj, dojdziemy do tego, dojdziemy. Jeszcze trochę teorii wyłożę. Czyli tak, po co nam są te, po co nam są te trzy punkty? No po to, żebyśmy mogli ten plan ułożyć. No, my układamy pewien plan. Czyli tak, wiadomo, że do momentu przejścia na emeryturę my zarabiamy, jeszcze pracujemy, jesteśmy aktywni zawodowo. E, oszczędzamy. No, można założyć, że no, oszczędzamy. Teraz i pewnie na emeryturze też będziemy oszczędzać. No nie będzie tak, że przychodzimy na emeryturę i, hulaj dusza, Boga nie ma. Nie? Wszystko wydajemy, co tam zgromadziliśmy, raz, dwa, trzy i tak dalej. E, czyli to oszczędzanie ono będzie i oczywiście również inwestujemy. Oczywiście dzisiaj, jeżeli jesteśmy takimi osobami, które nie mają nadwyżek finansowych, to jeszcze nie inwestujemy. Ale jak już będziemy mieli te nadwyżki, zakładamy taki optymistyczny scenariusz, no to będziemy inwestować. Teraz pytanie, jak długo będziemy inwestować? Czy inwestowanie kończy się w momencie, w momencie przejścia na emeryturę, czy inwestowanie może trwać dłużej? No może trwać dłużej. No jakby nie ma problemu. Tylko jest kwestia taka, żebyśmy Inwestując jeszcze, już w trakcie, kiedy nie mamy przychodów stałych, nie mamy zarobków de facto, nie zarabiamy, to żebyśmy inwestowali w sposób jak najbardziej bezpieczny, czyli gdzieś tam wygaszali ryzykowne inwestycje i zostawiali sobie te, inwest te formy inwestowania, które uważamy za wymiar bezpieczne, które dobrze chronią ten kapitał, który już został wypracowany. Okay? W ogóle, jeżeli spojrzycie na to, jak działa um, obecnie OFE i ZUS i ten mechanizm Suwaka, kto kojarzy, co to jest mechanizm Suwaka? Przy OK. Mechanizm suwaka to jest coś takiego, że pieniądze stopniowo, nawet jeżeli zdecydujecie, że jakaś część jest w OFE, to pieniądze stopniowo na 10 lat przed emeryturą są przenoszone do ZUS-u. Znaczy teoretycznie, nie? W <grym> znikają z OFE, a trafiają do. Znaczy stanowią zapis na waszym koncie emerytalnym w ZUS-ie, że wam się to należy, tak? Bo, oczywiście, ZUS na bieżąco wypłaca wszystkie pieniądze, które otrzymuje. I jeszcze bierze z budżetu państwa. Powtórzę to jeszcze raz. Dobrze. Czyli ym, tak wyglądają nasze inwestycje. Ale w każdym razie filozofia jest taka, że wygasza się to, co jest ryzykowne, zostawia się to, co jest bezpieczne. Yy, I oczywiście na emeryturze wydajemy te pieniądze, które mieliśmy w momencie, znaczy które udało nam się zgromadzić. Czyli tak, kluczowe jest określenie trzech trzech w zasadzie punktów i od końca zacznę. Musimy wiedzieć, kiedy chcemy przejść na emeryturę i kiedy planujemy, że zejdziemy z tego świata. Oczywiście w dowolnym momencie możemy sobie modyfikować te punkty, przesuwać, jakby symulacje inne przeprowadzać, tak? Ale coś musimy przejąć, coś musimy przejąć. To jest pierwszy element. Drugi element, jeżeli znamy te punkty i wiemy, ile chcemy mieć emerytury, to bardzo łatwo nam będzie policzyć, ile nam potrzeba pieniędzy w momencie, kiedy na emeryturę będziemy przechodzić. I skoro już będziemy wiedzieli ile potrzeba nam pieniędzy w tym momencie, i wiemy kiedy ten moment jest, to łatwo nam też będzie policzyć ile pieniędzy musimy odkładać co miesiąc, żeby w momencie przejścia na emeryturę tą kwotę mieć. Proste? Dobra, kto potrafi policzyć sam? Mniejszość. Dobra, widzę. Okej. Okay. Coś mi piszczy ten mikrofon. No dobra, to teraz, Marysiu, będziemy, musimy uzupełnić te dane, e, czyli będziemy stopniowo je wprowadzali. Ja zrobię tak, żebyśmy wszyscy widzieli to samo, żebyś ty też widziała, ale cię będę przepytywał po prostu sekundkę. Dobrze, to po kolei wprowadzamy. Marysiu, ile obecnie zarabiasz na rękę miesięcznie? 2,700. 2,700. Wprowadzam po to, żeby ci wysłać zaraz, nie? Ile wydajesz co miesiąc? No tu jest właśnie, teraz o tym pomyślałam wydaję razem z mężem. To mam policzyć na jakby połowę tych wydatków naszych. Możemy zrobić tak. Możemy policzyć to tylko dla ciebie, albo możemy policzyć to dla was wspólnie. Jak podałaś mi swoje wynagrodzenie i chciałabyś wiedzieć, jaka będzie ta Twoja emerytura i Twoje oczekiwania, bo nie wiadomo, jakie oczekiwania ma mąż Może do emerytury, chyba, nie. Nie, nie e, wiem. Także może ten prosty model. Prosty ten model, czyli Twoje zarobki i powiedzmy, że połowa Waszych wydatków. No to myślę, że tak gdzieś. 2000 tysiące, Dobra, czyli można powiedzieć, że taki potencjał na oszczędzanie to jest 700 zł miesięcznie w tej chwili. Ale jakby trzymamy się na razie. Czyli tak, 2700 razy 30% to jest ile? Kto tu dobrze liczę? Nie, e, to jest 800. To jest 900 zł, czyli powyżej emerytury minimalnej. Czyli jakby emerytura z ZUS, którą mogłabyś otrzymywać. Boże, kto dokładnie policzy? 270 razy 3, no matko, no. 810, czyli poniżej. Czyli będzie 880 emerytura. Oczywiście gdybyś przeszła dzisiaj na emeryturę, tak? Eee, dobra, trzymajmy się tego. Czy macie, czy masz już oszczędności? Albo jeżeli macie wspólne oszczędności, to może podzielimy po prostu na dwa. No to 25 tysięcy. 25 tysięcy złotych. Ach, mi się brzydko zrobiło. Musi być pogrubione, więc zrobimy tak. A co myślicie, że nie umiem jedną ręką komputera obsługiwać? <grywa> Dobrze. A ile byś chciała emerytury otrzymywać, gdybyś dzisiaj przeszła na emeryturę, dzisiaj, to ile byś chciała otrzymywać? I teraz od razu ci też powiem: to nie chodzi o to, żebyś podała jakąś minimalną kwotę, tylko taką, która umożliwia ci normalne życie na takim, można powiedzieć, minimalnym poziomie nie chcę powiedzieć luksusu, ale komfortu, nie? Na dzisiejsze liczby. Tak, tak. No załóżmy, że od jutra nie idziesz do pracy yy, i chciałabyś otrzymywać emeryturę od jutra, to jaka musiałaby być, żebyś ty mogła tak żyć? Nie chodzi mi o to, żebyś przemierała głodem. Wiesz, no, pojechać gdzieś już do czasu do czasu, no. Zastanawiam się, gdzie jest mój minimalny poziom luksusu. No. Yy, no powiedzmy, że yy, 3000. 3000, dobra. I teraz zrobimy sobie, yy, poczekaj, ja zapytam salę o jedną rzecz. I teraz yy, Tylko test zrobię. Kto uważa, że 3000 zł to jest emerytura, która jest wystarczająca dla niego. Dzi dzisiaj, dzisiaj, dzisiaj. Jutro nie idzie się do pracy, tak? Dobra. Wy, yy, yy, widzisz, jak, jak pytasz. Minimalny poziom luksusu. Minimalny poziom luksusu. Znaczy uważasz, że wystarczająca, ale jednocześnie no jakby to nie przymierasz głodem, tylko czasem sobie gdzieś pojedziesz. Ja to tak definiuję, nie? Okej? Okay. Dobra, jest ileś osób. Kto uważa, że 5 tysięcy to jest taka emerytura, która jest dla niego minimalna? Dobra. A kto potrzebuje większej emerytury? Dobra, ambitnie, ambitnie. I teraz o co mi chodzi? Chodzi mi o to, że jakby każdy z nas jest inny. Każdy z nas jest inny, każdy ma inne oczekiwania, każdy jest też na innym etapie. Więc jakby nie patrzcie na to, kto ma jakie oczekiwania. Liczy się to, co... to, to czego wy chcecie, tak? A z drugiej strony dla Marysi będzie w zupełności wystarczająca. Nie? Dobra, jedziemy. Czyli y, powiem tak, gdybyś przechodziła na emeryturę w wieku emerytalnym, to musiałabyś doprowadzić do czegoś takiego, żeby twoje oszczędności pozwalały ci, oszczędności i inwestycje pozwalały ci wypłacać sobie z nich ile? 3000 zł minus 880, bo dostaniesz z ZUS-u resztę, nie? Ale teraz zapytam, teraz zadam ci bardzo prowokacyjne pytanie. W jakim wieku chcesz przejść na emeryturę? No, coś musimy przyjąć dla obliczeń, tak? Tak. No to przyjmijmy 60 lat. Tak, naprawdę chcemy do 60 pracować. Znaczy, ja bym chciała wcześniej, ale. No to, ale poczekaj, po, to policzmy. Wiesz, bo jakby chodzi o to, żebyśmy przyjęli coś, co uważasz za fajne dla siebie i realistyczne. Okej, okay, to przyjmijmy 50 lat. 50 lat, dobra. Przyjmujemy 50. Teraz przejdę do kolejnego slajdu, bo tam chyba mamy te dane. Czyli zobaczcie, jeżeli przejdzie Marysia w wieku 50 lat, to tak naprawdę potraktujmy na razie, że tej emerytury Zuzowskiej nie ma, że ona będzie musiała sobie ze swojego kapitału wypłacać 3000 zł. Teraz, gdybyśmy chcieli być precyzyjni, ja mówię upraszczamy tutaj, ale gdybyśmy chcieli być precyzyjni, musielibyśmy podzielić to życie Marysi na dodatkowe etapy, czyli etap. Od dzisiaj do pięćdziesiątki, od pięćdziesiątki do sześćdziesiątki, załóżmy tam piątki, czy siódemki kobiety? Siódemki. Do sześćdziesiątki siódemki według dzisiejszej, dzisiejszych przepisów, tak? Czyli wtedy by do między pięćdziesiątką a sześćdziesiątką siódemką Marysia musiałaby wypłacać sobie 3000 złotych ze swoich oszczędności. A po 67 wypłacałaby sobie tam dwa 200, niecałe, 200, przepraszam, tak? Bo resztę by je płacił ZUS. Ale upraszczamy na razie, czyli zakładamy przechodzisz wcześniej, więc załóżmy, że do końca życia sobie ze swoich wypłacasz 3000. Dobra, czyli to jest, to jest ten etap mamy za sobą, czyli twoja część emerytury to będzie do obliczeń, to będzie 3000 zł. Tyle chcesz sobie wypłacać co miesiąc. No i teraz przechodzimy do tych fajnych pytań: ile masz lat?

Czyli N to będzie 264 w naszych obliczeniach. No i tutaj kluczowe pytanie, to kiedy ten zgon? Nie owijając w bawełny. Jak myślisz, ile lat pożyjesz? Na przykład jak przyjmiemy 50 lat, żeby będę żyć, to wtedy... Eee, super, to na emeryturę możesz w zasadzie, wiesz, niedługo przechodzić, nie? Dobra. A jakie tam była średnia? Średnia była, że wiesz co, w momencie, czyli tak, yy, za 22 lata... To ja myślę, że należałoby doliczyć jeszcze z 5 lat życia kobiet, czyli średnia wieku by była 82 plus 87? Tak? Może dajmy 90. Ja 90. zdrowo odżywiasz. Pewnie, zdrowo się odżywiasz. Super. A poczekajcie, wy sobie wpiszecie stówkę, a Marysia sobie wpisuje 90. E, y, można się oczywiście posiłkować tym, co się dzieje u nas w rodzinie. Jaka jest tam średnia wieku w rodzinie i tak dalej, jakby kombinować w tym kierunku, nie? Czy, czy, czy jakby mamy dziadków długowiecznych, czy nie? Czyli tak, ile lat będziesz na emeryturze? 40 mi wychodzi równo. 40, czyli 480 miesięcy. Proste do policzenia. Dobra. I teraz jest jeszcze jeden element, który jest też bardzo ważny czyli jaka jest stopa zwrotu z naszych inwestycji, czyli ty dokonujesz, jakby odkładasz pieniądze, ale zakładamy, że inwestujesz je i osiągasz jakieś stopy zwrotu, rocznie, średnio rocznie. Teraz tak, ja przy moich kalkulacjach przyjmuję 4% powyżej inflacji, jako coś, co jest racjonalną stopą zwrotu z rynków kapitałowych w długim okresie czasu, czyli E, oczywiście można przyjmować ciut więcej, ale też, żebyście nie mieli wyobrażenia, że to są jakieś niesamowite stopy zwrotów z rynków kapitałowych, tak? Chyba tam w okresie 60 lat indeks giełdy amerykańskiej to jest w okolicach 8,5% średniorocznie. E, także to nie są to nie jest, wiecie, 20-30% i tak dalej. Warren Buffett, najlepszy inwestor na świecie. Z tego, co kojarzę, mogę się mylić, ale podaję wam rząd wielkości. On ma stopę zwrotu w okolicach 18% z całego okresu swojego inwestowania. Średnioroczną stopę zwrotu, 18%. jest najlepszym inwestorem na świecie. Tak? Nikt, nikt nie ma co do tego wątpliwości dzisiaj. E, więc jak wiecie, jak czytacie tam, że na foreksie możecie zarobić tam no nie wiadomo ile. Możecie, możecie, ale możecie też stracić. Nie? I łatwo jest osiągać wysokie stopy zwrotu w krótkim okresie czasu, ale bardzo trudno jest osiągać je w długim okresie czasu, w sensie takim, że jak wam się trafi rok strat, drugi rok strat, to on niestety istotnie zaniża wynik, czyli ta średnia stopa zwrotu. Ja też tak mówię, kiedyś grałem w kręgle i instruktor od kręgli mi mówił, wiesz, Michał, jak wychodzisz z kimś zagrać, to i to jest jego pierwsza gra, to owszem, on może rzucić tam ponad 200 punktów w grze, nie ma problemu, tak? 12 strajków raczej nie rzuci, w sensie nie, 13, 300 punktów nie zdobędzie, ale ponad 200 punktów może rzucić. Także jak z nim się będziesz kiedykolwiek zakładał o to, kto wygra, to zakładajcie się, że gracie trzy gry i wyciągacie średnią, bo wtedy masz dużo wyższe szanse, nie, bo jesteś, ty już grasz, a on jeszcze nie gra. I coś w tym jest, tak, także yy, ta średnia zawsze wychodzi taka, no średnia jest uśredniona. Mówiąc wprost. Dobra, i teraz tak, będziemy mogli sobie zmieniać tutaj te obliczenia, będziemy mogli modyfikować je, możecie sobie inne stopy zwrotu u siebie wpisać. Ja proponuję wpisać 4%, bo ja zakładam, że skoro czytasz blok, jak oszczędzać pieniądze, to prędzej czy później będziesz po prostu świetną inwestorką, świetnie będziesz swoimi pieniędzmi zarządzała i tak dalej. E, oczywiście powinniśmy również. Piąteczka. Dokładnie, dzięki, cześć, trzymaj się. Ehm, ym, więc. Ym, Tutaj też moglibyśmy rozbić, podzielić te stopy zwrotu na dwa, znaczy różne stopy zwrotu na, w dwóch etapach wprowadzić. Czyli tak, jak już jesteśmy na emeryturze, to wiadomo, że inwestujemy bezpiecznie, stopa zwrotu będzie niższa. Do momentu przejścia na emeryturę, ona będzie wyższa. Takie założenie możemy przyjąć. Czyli możemy na przykład założyć, ja na razie upraszczam, czyli znowu 4% tu i tu, ale możemy też przyjąć takie założenie, że 2% na przykład to będzie ponad, ponad inflację, to będzie... Na, w okresie emerytury, a na przykład 4% przed, to wam, podaję Wam tylko jak mechanizm, mechanizm myślenia, tak? o, o co tutaj chodzi. E, dobrze, czyli w zasadzie mamy wszystkie informacje, których potrzebowaliśmy, żeby zacząć coś liczyć. Więc policzmy. Najpierw policzymy, ile nam pieniędzy potrzeba w momencie, w którym będziesz przechodziła na emeryturę. Ja sobie tylko przepiszę te parametry. Nie, muszę odłożyć mikrofon. Nie ja mam dwóch, trzech rąk. Sekundkę. Dobra, to sekundkę. No to będziemy liczyć. To teraz tak, Biorę kalkulator finansowy. Nie, najpierw popatrzmy, co my tutaj możemy sobie wpisać. Poczekajcie, mieliśmy tak. Liczba okresów, czyli czas, przez który Marysia będzie przebywała na emeryturze. Na którym slajdzie to mieliśmy? Tutaj to mieliśmy, czyli na emeryturze Marysia będzie przez 40 lat, czyli mamy 480 okresów. Jakbyście gdzieś wyłapali błąd, że pisze coś nieprawdziwego, to mi mówcie, dobrze? Dobra. Ym, stopa zwrotu, możemy założyć, że na emeryturze, może policzymy dwa warianty, 4 i 2%, obie dwa tutaj uwzględnimy. I teraz tak, ym, płacić sobie co miesiąc, chcesz ile, 3000 zł, tak? Czyli to jest ta emerytura, którą chcesz wypłacać. 3000 zł. I teraz powiedziałaś, że dzisiaj już masz pewien majątek, a dokładnie masz 25 tysięcy zł. Czyli. By, e, by, 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 by. Nie, właśnie nie liczymy 3000 minus 800, dlatego że Marysia przechodzi w wieku 50 lat na emeryturę, czyli nie będzie miała i na razie upraszczamy, nie dzielimy na wiele okresów. Tylko mówimy sobie, ok, w momencie przejścia na, na emeryturę w wieku 50 lat będzie. E, musiała sobie wypłacać 3000 zł, a już dobra, jak jej tam w 1967 roku wskoczy jeszcze ten ZUS, no to będzie miała na waciki, tak? W sensie będzie miała więcej po prostu. Może to, takie założenie przyjmie, nie? E, dobrze mówię? Właśnie. Słuchajcie, też pisze, więc zrobię tak. Może dlatego, że ten drugi jest włączony. Może dlatego, że ten drugi jest włączony. To może podłączony. No. Ok, zobaczymy. Trzeba odsunąć jeden mikrofon od drugiego. O! O! Wiecie co? Cały czas stałem pod głośnikiem, było ok, Chyba rzeczywiście ten drugi Nie, też. Raz, dwa, trzy. O, to tu jeszcze bardziej, wiecie? Dobra, spróbujemy. E, czyli tak, mamy tak. Ile Marysi potrzeba? Liczmy. Tylko wyzerujemy wszystko. Aha, wy nie widzicie, kalkulatora już pokazują. Okej. Okay. To zaczekajmy chwilę i liczymy. Czyli jeszcze raz. Cześć, trzymaj się. Piąteczka. Dzięki, że byłeś. Mamy tak, 12 okresów mamy ustawionych, czyli 12 razy do roku będziesz sobie chciała wypłacać po 3000 zł. Czyli payment z plusem, bo do naszej kieszeni to będzie 3000 zł payment co miesiąc. Dobrze mówię. Czekajcie, bo sam się zapętliłem. Co ja chcę policzyć teraz? Ile chcemy, ile potrzeba nam. Ile potrzeba nam y, na emeryturę? Przy założeniu, że y, future value. A właśnie, bo tu jest jeszcze takie pytanie: ile chcesz zostawić y, swoim potomkom? Zero, nie? Dobra, to mamy to future. Właśnie, sami będą oszczędzać, bardzo dobre podejście. Y, future value, czyli tak, w momencie, w którym nam się zemrze, to po prostu nie będzie już nic z tego kapitału, który zbieraliśmy, tak? Czyli. I to, jest, I to jest taki prawidłowy scenariusz chyba, który powinniście zakładać. Dobra, mamy 480 miesięcy, czyli 480 okresów, i oprocentowanie załóżmy najpierw 4% będzie. To teraz przy takich parametrach, ile musiałaby mieć Marysia, żeby przez 480 miesięcy wypłacać sobie 3000 zł, żeby na koniec zostało 0 zł, to ile musiałaby mieć dziś? Tak? To liczmy. Że to jest PV, naciskam, 717 809 zł. Tyle musisz mieć na koncie. Tak? I to jest tylko przy założeniu, że yy, cały czas przez ten okres, kiedy sobie będziesz wypłacała te pieniądze, ta część, która nie została wypłacona, nadal będzie pracowana 4%. tak? Więc to jest, to jest ten pierwszy scenariusz czekać. Ja zapiszę tę, zapiszę tę kwotę yy, tutaj, zrobimy tak. Zapiszemy dwie wartości, najpierw tę drugą, 717 i 809 zł. A teraz powiedziałem, że powiedziałem, że te 4% to jeżeli zakładamy, że to jest taka standardowa stopa zwrotu z inwestycji, no to wiadomo, że na emeryturze będzie trochę bezpiecznie inwestować, w związku z tym powinniśmy obniżyć tę stopę, tak zwrotu, więc załóżmy, że tam będzie wtedy 2%. Czyli klikam dwójkę, ustawiam jako i łamane na year, i klikam jeszcze raz PV i zobaczymy, jak to zmieni kwotę, którą musimy mieć. O! Ah. Przepraszam, dzięki. Bardzo dobrze, że sygnalizuje się. Czyli zrobiłem tak, kliknąłem dwójeczkę, ustawiłem jako i-łamany I jeszcze raz klikam PV. 990 tysięcy. Czyli to jest milion. Tak, prawie milion. Ale bądźmy precyzyjni. Czyli mamy 990 tysięcy proszę, rozciągnij się. Tak jest, mistrzu. Dobra, 990 000, 669 zł. Jesteśmy precyzyjni. Mamy dwa warianty policzone, czyli prosta sprawa. Dasz radę uzbierać? Mam nadzieję. Masz nadzieję, pewnie. to jest bardzo dobre podejście. To teraz policzmy, ile musisz odkładać co miesiąc. I tu bym był już, tu bym był już yy... Optymistą co do stopy zwrotu, że ona będzie rzeczywiście w trakcie, kiedy pracujesz, zarabiasz, będziesz inwestować ze stopą zwrotu 4% w skali roku, średniorocznie. Um, kwota wyjściowa, którą my chcemy uzbierać. Czyli teraz znowu liczymy od dzisiaj do momentu przejścia na emeryturę. W momencie przejścia na emeryturę chcemy mieć na, na koncie albo te 700 tam z hakiem, albo prawie milion, tak? Czyli policzmy znowu dwa warianty, czyli sobie um, skopiuję sekundkę. Dobra, czyli mamy te dwie kwoty. Teraz ile nam zostało do emerytury? Mieliśmy to na slajdach. 264 miesiące. Wpisujemy 264 miesiące. I tu wpisujemy też obecną wartość yy, oszczędności Marysi. To jest 25 tysięcy złotych, dobrze pamiętam, nie? 25 tysięcy złotych. Czyli to jest ta kwota wyjściowa, którą Marysia już ma. Czyli ma 25 tysięcy i pytanie jest, Ile musiałaby co miesiąc odkładać, żeby na koniec mieć tą kwotę docelową? No to liczymy, kalkulator wyciągamy. I tak. I może wyzerujmy od zera. Wyzerujmy wszystko. I teraz tak. Dziś Marysia ma 25 tysięcy złotych. Present value. Tyle ma w banku. W zasadzie wpłaciła do banku, czyli z minusem może wprowadzić. Tyle wpłaciła do banku. Yy, I mamy 264 miesiące. Płatności w roku mamy 12. Wszystko się zgadza. Co miesiąc będziesz odkładać 4%. I teraz docelowo chcielibyśmy mieć, zacznijmy od tej wyższej kwoty 990 000 669 zł na koniec, czyli takie będzie future value. OK. Klikamy PMT boisz się. Nie, chciałam coś zapytać. Śmiało. Może przez mikrofon. Tak. Jakby, no, bo my to chcemy wyjąć wtedy z tego banku, tak? Poczekaj. Na razie chcemy, jeżeli chcemy wyjąć z banku, to na koniec byśmy chcieli mieć kwotę z plusem, bo te 990 tysięcy ma wpłynąć do naszej kieszeni. Tak, tak należy na to patrzeć. Dzisiaj masz 25 tysięcy, ale wpłacasz je do banku, żeby już pracowały na te 4% mm -hmm. w skali roku. Tak? tak? W dużym uproszczeniu. OK? Mm -hmm. Zrozumiałe? Czyli. Wyciągnęłaś swoje 25, włożyłaś, a na koniec trzeba byś wyciągnąć 990, mhm. tak? E, I patrzymy, jak ile musiałabyś odłoży, odkładać, dokładać co miesiąc. Mhm. Co miesiąc w tej chwili, żeby dojść do tych 990 tysięcy na koniec. Przy założeniu, że wszystko co włożyłaś już pracuje na 4% rocznie. Mhm. Tak? Boisz się? Nie. Naciskam PMT. 2203 zł miesięcznie musisz odkładać, żeby zrealizować ten scenariusz, który zakłada, że na emeryturze stopa zwrotu będzie niższa. Czy to jest realny scenariusz dzisiaj? Dzisiaj nie. dzisiaj nie. Ale czy już dwie, no, dwie podwyżki i wiesz, utrzymanie kosztów na niskim poziomie i się da. To, to, to też, też należy tak na to patrzeć. Oczywiście okres się skróci. Nie? Dobrze, to teraz zobaczmy jeszcze. Yy, Mamy kilka mutacji, które możemy wykonać. Wiem, że was trochę zanudzam już. Jest pytanie, przepraszam, jest pytanie śmiało. A ta kwota 2000 to jest na początku. Bo jeżeli inwestujemy na 4%, no to bliżej emerytury, na miesiąc przedmioty emeryturę, to już nie będzie 2 miesięcy. Nie, to jest, to jest kwota, to, co liczymy na kalkulatorze finansowym, to jest stała kwota, którą musimy wkładać co miesiąc. Wkładać co miesiąc. I wiadomo, że pierwsza nasza wpłata na 2200 zł, ona pracuje przez kolejne 263 miesiące dając 4% rocznie, ale ostatnia kwota, którą wpłacamy na 2200, będzie pracowała tylko przez miesiąc. Ale generalnie tutaj jakby to, te obliczenia, które my wykonujemy, one są bardzo proste, czyli zakładają jakby ile musisz wpłacać co miesiąc. Kropka. Przy takich parametrach, tak? Oczywiście gdyby stopa zwrotu była wyższa, tak? Gdyby się udało osiągnąć na przykład 1% wyższą stopę zwrotu, czyli 5%. Sprawdźmy to. I naciskamy znowu PMT, się nagle okazuje, że już spada o prawie 300 złotych, tak, 1910 złotych miesięcznie musimy odkładać. Także oczywiście stopa zwrotu ma kolosalny wpływ na to, jak efektywnie nasze pieniądze pracują. Czy w tym uproszczonym modelu zgromadzony kapitał, te 990 tysięcy, tak, potrzebny do sfinansowania mojego reszty życia, czy on przestaje pracować w tym modelu? W momencie przejścia na emeryturę? Nie przestaje. W, w tym modelu nie przestaje, bo pytanie było takie: czy ten zgromadzony kapitał w momencie przejścia na emeryturę, czyli w wieku 50 lat Marysi, czy on przestaje pracować, czy nie przestaje? To, że nie przestaje, uwzględniliśmy w poprzednim obliczeniu. Tylko powiedzieliśmy sobie, że mamy 990 tysięcy, które pracują na 2% w skali roku, tak? Bo inwestujemy go już bezpiecznie. Czyli jakby to jest y, obliczenia są podzielone na okresy czasu. Najpierw mamy ten okres czasu od momentu przejścia na emeryturę do śmierci i wtedy dowiedzieliśmy się, że jeżeli Marysia chce sobie wypłacać 3000 zł miesięcznie, to musi mieć odłożone 990 tysięcy w momencie, kiedy przejdzie na emeryturę, tak? A oddzielnie liczymy, co się musi wydarzyć do momentu przejścia na emeryturę. Czyli żeby mieć tą kwotę w momencie, kiedy przechodzimy na emeryturę wiedząc jaka jest stopa zwrotu i wiedząc ile miesięcy nam zostało, ile pieniędzy musimy wkładać. ok? I znowu, yy, dobra, kolejne pytanie. 700, 700, tak. Pytanie było takie, czyli zakładamy tutaj, że musimy co miesiąc odkładać 2200 zł, tak? Pomimo, że realna możliwość Marysi dzisiaj to jest 700 zł, tak? Robimy, słuchajcie, robimy bardzo uproszczony model, nie uwzględniamy na razie inflacji. Zwrotu, tak. Inflacji. Dokładnie, czyli to, co robimy tutaj, to są obliczenia, które, zauważcie, stopa zwrotu jest powyżej inflacji, czyli de facto inflacja jest, bez względu na to, jaka inflacja będzie, jakby nadal mamy tę samą, jakby ten sam punkt odniesienia. Zawsze mamy 4% powyżej inflacji, OK? Dobra, to teraz możemy zrobić różne parametry. Skoro Marysia już wie, Skoro Marysia już wie, cześć dziewczyny. Skoro Marysia już wie, że się nie uda od dzisiaj do 50, to możemy spróbować na przykład do 60. Co musielibyśmy zrobić, żeby możemy też zmienić na przykład kwotę, którą chcesz otrzymywać na emeryturze. Jakby bardzo wiele parametrów można modyfikować. Chodzi o to, żebyś ty doszła do czegoś realistycznego. Tak? Czyli teraz tak, e... spójrzmy jeszcze na ten drugi scenariusz na te 770 tysięcy. Okay? Jak. Ile trzeba by było odkładać, żeby od, uzbierać tą niższą kwotę? Czyli ja tylko wprowadzę kwotę, nie pokazując Wam kalkulatora, a za chwilę Wam go pokażę. Czyli mamy 717 809. Tak, stopę zwrotu też zmienię. Na... Nie, Przecież to może 4%. Nie, nie, bo już tutaj zmieniłem przed chwilką, przed chwilką na, pie, na piątkę, więc jakby wróciliśmy do tej stopy zwrotu, która była. Dobra, czyli mamy tak. Mamy 264 okresy, mamy 4% stopy zwrotu, 25 tysięcy w banku i 717,809 chcemy uzbierać. Klikam PMT. I się okazuje, że musisz odkładać do tej mniejszej kwoty 1557 zł miesięcznie, czyli raptem dwa razy tyle, ile odkładasz dzisiaj. Idziesz do swojego szefa jutro. Po 857 zł podwyżki, mu mówisz, że to jest konieczne, ze względu na to, że dobrze to policzyłaś, nie? E, I już masz tą kwotę. nie? Strasznie sprzęgamy. Wiesz, co, może, może wyłączmy ten mikrofon jednak. Ja ci będę podawał swój. O, może nie będzie sprzęgać. Super. E, dobra, e, czyli co? Spróbujemy jeszcze jeden model przeliczyć dla Marysi, czy, czy, czy odpuszczamy? Yeah. Tak nie lubimy, ale mimo wszystko w jej wydatkach po w roku życia, to jedna czwarta właściwie jaki będzie miał to efekt na 67? Po 67, ale to musielibyśmy uwzględnić, że to jest, że przechodzi w wieku 67 lat, nie? Aha, bo ty mówisz, policzmy na ten. Yy, t... Słuchajcie, ja bym ja bym. Może inaczej, ja bym nie chciał... Zas... Zaraz udzielę głosu. Ja bym może nie chciał specjalnie komplikować i przetrzymywać. Yy, powiem tak. To, co zrobię, to, co robię tutaj, będzie również opisane na blogu już ze względem inflacji, już ze względem różnych scenariuszy i tak dalej. Także może zróbmy tak, że rzeczywiście skończmy na tym etapie te obliczenia dla Marysi. Chodziło mi o to, żeby wam pokazać mechanizm, w jaki sposób to liczymy. Przejdziemy sobie za chwileczkę spokojnie do pytań, znaczy do końca prezentacji i przyjdziemy do pytań, bo myślę, że tak będzie najwygodniej. A dla ciebie zrobię tak, że jak dostaniesz ode mnie tego maila, to tam już będziesz miała policzony ten wariant z wiekiem przesuniętym do 60, dobra? Dobra. Było tu jeszcze pytanie, także poczekajcie chwilkę, poczekajcie. Marysiu, dzięki wielkie. Dzięki. Po prostu super. Możesz policzyć ewentualnie, gdy, gdy nie miałaby żadnej kwoty na koncie? Tak, okej. Okay. To bardzo prosto możemy zrobić. Pojawiło się pytanie, czy mogę pokazać, jak się zmieni kwota odkładana, gdyby Marysia nie miała tych 25 tysięcy złotych na koncie. Liczymy, tak? No to popatrzmy uruchamiamy kalkulator, e, dla tego pierwszego wariantu 990 tysięcy, czy dla tego drugiego? To już zostawmy ten wariant, czyli tu było 1557 zł, Marysia musiałaby odkładać co miesiąc, e, żeby dobić do 717, wprowadzamy 0 jako kwotę, którą ma dzisiaj na, na e, gdzieś tam koncie e, i klikamy PMT. 1700 zł, czyli wzrosło o jakieś 150 zł kwota, którą musi odkładać co miesiąc. I oczywiście, im większy kapitał mamy dzisiaj, no to wiadomo, że on przez dłuższy okres czasu pracuje też. tak? Także e, to też powoduje, że jakby możemy mniej odkładać co miesiąc. Dobra, jeszcze jakieś pytanie na tym etapie? Jak obliczyć, ile potrzeba? Dobra, to jeszcze raz. Musimy wiedzieć, cofnę się w slajdach, tak? Czyli tak będzie najłatwiej, może. I już puszczam. Czyli tak, pierwszy etap to jest to, że musimy, może wrócę do tego slajdu tutaj. O. Czyli tak, znamy moment zgonu, znamy moment przejścia na emeryturę, wiemy, ile miesięcy jest pomiędzy, i na podstawie tego i stopy zwrotu, którą sami określamy, możemy zrobić takie obliczenie. Czyli tak, znamy okres, 480 miesięcy będziemy na emeryturze. Wiemy jaką stopę zwrotu będziemy chcieli osiągnąć w trakcie, kiedy jesteśmy już na emeryturze. Tak? Wiemy ile chcemy sobie wypłacać co miesiąc. Wiemy też, że na koniec śmierci chcielibyśmy, żeby na końcu zostało 0 zł. W związku z tym w ten sposób możemy policzyć ile nam potrzeba w momencie przejścia na emeryturę. I drugie działanie, które musimy wykonać, to jest to działanie, które polega na tym, żeby obliczyć Ile musimy odkładać co miesiąc? Znając kwotę w momencie startu emerytury, musimy policzyć ile musimy odkładać co miesiąc, żeby dojść do tej kwoty w momencie przejścia na emeryturę. Czyli to jest to drugie działanie. Czyli wpisujemy już kwotę docelową w momencie przejścia na emeryturę, wpisujemy ile miesięcy nam zostaje do emerytury, wpisujemy stopę zwrotu z naszych inwestycji. Wpisujemy również kwotę oszczędności, które już dzisiaj posiadamy. I w ten sposób wyliczamy, ile co miesiąc musimy odkładać. Takie podsumowanie. Dobra, to teraz y, dokończą prezentację i przejdziemy do pytań. Smutna puenta jest taka, że samo się nie zrobi. Czyli Marysia dzisiaj brutalnie przekonała się, że wyobrażenie o tym, że przy obecnych zarobkach i przy obecnych kosztach i przy założeniu, że w wieku 50 lat przyjdzie na emeryturę jest nierealistyczne. Już ma podstawy do tego, żeby zacząć modyfikować jakąś tą swoją strategię no, albo być może ją dopiero konstruować. tak? I teraz, jak wykonacie takie ćwiczenie, to sami zobaczycie, jak to u Was wygląda. Niestety to wymaga działania. Także, jeżeli chcecie e, wcześniej przejść na emeryturę, e, to zdecydowanie musicie przyspieszyć tempo odkładania kapitału. I na to strategie też są różne, bo możecie to zacząć robić już dziś. Od razu przystąpić do działania, albo możecie po prostu zaplanować, że ok, najbliższe trzy lata zdobywam wiedzę, doświadczenie itd., itd., itd. a później nadrobię to kolejnymi moimi działaniami, czyli zwiększę zarobki istotnie. Tak? Różne scenariusze możecie przyjmować, to jest, zależy wyłącznie od Was. Generalnie, jeżeli ja miałbym dzisiaj zdefiniować, co to jest taka droga tego finansowego ninja. To powiedziałbym tak, przede wszystkim warto unikać tak zwanych kosztów inflacji życia, czyli starać się swoje koszty trzymać na racjonalnie niskim poziomie. Mamy taką tendencję, niestety, jako ludzie, że jak nam zarobki wzrastają, to mówimy sobie, fajnie, to teraz sobie odkuję te wszystkie lata biedowania. Tak? Czyli stać mnie na więcej, w związku z tym wydaję więcej. Unikajcie tego. To znaczy. Starajcie się żyć na racjonalnie niskim poziomie i wtedy się okaże, że na przykład tempo od zwiększania waszych oszczędności możecie istotnie przyspieszyć. To, że dzisiaj jestem tu, gdzie jestem i to, że mam w banku tyle, ile mam, wynika z tego, że po prostu nie przejadam, mówiąc zupełnie wprost. Też chciałbym jeździć Teslą, tak? Mógłbym sobie kupić, nawet bym sobie coś, mógłbym sobie tłumaczyć, że zoptymalizuję sobie podatkowo firmę, bo sobie to jako leasing rozliczę, tak? Ale to nie o to do końca chodzi, nie? Generalnie liczy się to, żeby mieć... Pewną płynność finansową i zabezpieczenie także na te złe czasy. I finansowy ninja to jest taka osoba, która rozumie, że dobra pasa nie trwa wiecznie i ona się może lada chwila skończyć. I oczywiście najlepsza inwestycja, jaką możecie dokonać w swoich wczesnych latach życia, to jest inwestycja w samego siebie, czyli poprawianie swoich kompetencji, podnoszenie ich, podwyższanie, czynienie z siebie atrakcyjnego na rybku na. Rynku pracy. Ja nie twierdzę, że każdy ma zakładać działalność gospodarczą, własną firmę, i tak dalej. To nie o to chodzi. Załóżcie wtedy, kiedy będziecie gotowi, kiedy będziecie uważali, że to Wam pozwoli zarabiać więcej niż zarabia zarabialiście się dotychczas. Oczywiście akceptując minusy, które się wiążą z prowadzeniem działalności gospodarczej, bo jednak prowadzenie własnej firmy to jest działalność na okrągło. Nie oszukujmy się. Tak? Szef. Samego siebie jest w pracy non-stop. Jest najgorszym szefem, jakiego można sobie wyobrazić dla siebie samego, jeżeli traktuje serio swoją działalność. Wcześniej, jeżeli jesteśmy mm, ludźmi młodymi, ja uważam, że absolutnie kluczowe jest to, żeby uczyć się, zdobywać doświadczenie i można powiedzieć, jak to się mówi, u rzemieślników się terminowało, tak? czyli terminować u tych szefów, od których możecie się czegoś nauczyć. Mówię zupełnie poważnie. Z im większej liczby piecy będziecie jedli różne chleby, tym szybciej się przekonacie, co jest wartościowe, co wartościowe nie jest. Co wam pasuje, a co wam nie pasuje. Bo te preferencje indywidualne i zdolności indywidualne, one mają kluczowe znaczenie i wpływ na to, czy my będziemy osiągali takie efekty, jakie byśmy chcieli z naszej pracy, czy nie. Czy my się w niej będziemy męczyć, czy będziemy się tam czuli dobrze? Zawsze się dobrze czuć w pracy. Jak ja mówię, czasami um, w niektórych dyskusjach na blogu to się nawet przewija. Jak ja czasami mówię, że um, pracę się. Sobie, no, ostatnio taki wątek był, że ja napisałem, że w zasadzie ktoś napisał, że nie, młodzi ludzie nie dostają pracy, tak? że nie ma dla nich pracy. Ja mów, pracy się nie dostaje, pracy się zdobywa. Tak? Jakby to jest też kwestia odpowiedniego podejścia typu czy ja biorę to, co rynek mi daje, czy ja sobie wywalczam to, co chcę mieć? Tylko pytanie, niektórzy nie wiedzą, co chcą. Więc w takiej sytuacji to też tak jest, że najpierw musimy spróbować ró w różnych miejscach różne zawody być może powykonywać, po to, żeby się przekonać, co nam tak naprawdę pasuje. I jeżeli tego nie robimy, jeżeli gdzieś utkniemy w jednym miejscu, to bardzo łatwo jest uwierzyć, że to jest jedyny scenariusz w życiu. To nie jest jedyny scenariusz w życiu. I tak samo nigdy nie jest za późno na zmiany. Jak popatrzycie na ludzi, którzy są, którzy odnosili sukcesy w, naprawdę w późnych latach, tak? Szef założyciel McDonald'sa, założyciel KFC. To są wszystko ludzie, którzy gdzieś tam dopiero po 50 albo wręcz 60, zaczęli odnosić pierwsze sukcesy po nabijaniu sobie guzów przez całe życie. Tak? E, różne są drogi. Po prostu różne są drogi. Warto na pewno e, próbować. Jedna rzecz też, z którą chciałbym was zostawić, to jest. E, Taki, ja to nazywam kontraktem z samym sobą, że dobrze odpowiednio wcześnie w swoim życiu, ale to można zrobić w dowolnym momencie, samemu ze sobą spisać takie pewne zasady, które zobowiązujecie się przestrzegać. Dlaczego spisać? Dlatego, że jeżeli tego nie spiszecie, tylko sobie pomyślicie, to to wam jednym uchem wpadnie, drugim wypadnie, zapomnijcie o tym. Jeżeli nawet jakby przeniesiecie kilka punktów dosłownie gdzieś tam do któregokolwiek z notesów waszych, to będziecie o tym pamiętać. To jest coś, co. Jakby nie ginie i nie jest łatwe do wypaczenia. Jak coś jest spisane, to nie jest łatwe do przekręcenia. Jak siedzi tylko w głowie, to łatwo to przekręcić. Um, taki kontrakt z samym sobą. Co to by mogło być? Na przykład, nawet jeżeli dzisiaj mówicie, że nie mam z czego oszczędzać, bo rzeczywiście mało zarabiacie, wszystko wydajecie i tak dalej. Wynajmujecie mieszkanie, to jest największy wasz koszt i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. To obiecajcie sobie, że jeżeli dostaniecie podwyżkę, to połowę tej podwyżki przeznaczycie na oszczędzanie. A połowę przeznaczycie na podniesienie jakości waszego życia, po prostu. Tak? Każda kolejna podwyżka, połowę oszczędzacie, połowę przeznaczacie na podwyższenie komfortu życia. I jeżeli tak z każdej podwyżki będziecie połowę co miesiąc odkładać, z tej różnicy, tak? To nagle się okaże, że niesamowicie szybko akumulujecie pieniądze. Po prostu, tylko trzeba taką zasadę mieć. To jest pierwsza zasada. Druga zasada, a jeszcze Wam powiem, co ta, co ta e, zasada e, oznacza tak naprawdę w praktyce. Tak? E, jeżeli, to jest znowu, na dole macie działanie do kalkulatora finansowego, będziecie mieli te, te slajdy, one będą u mnie na blogu. Jeżeli dzisiaj macie 30 lat i zdecydujecie, że co miesiąc odkładacie 100 zł, to w momencie przejścia na emeryturę w tym wieku emerytalnym będziecie mieli 100 tysięcy zł z takiego odkładania 100 zł co miesiąc. Ok? 30 tam, 5 lat odkładania, chyba. I macie z każdej z 100 odkładanie co miesiąc, macie 100 tysięcy złotych. Czyli da się. Tylko oczywiście, horyzont czasowy musi być długi. Kolejna rzecz, na przykład. Zakupy bez planu. Ja powiem szczerze, nie mam tej zasady, w sensie nie, nie stosuję jej. Jakoś mam taki naturalny hamulec, że jakby nie mam potrzeby strasznego wydawania pieniędzy. Raczej robię zakupy takie, rzadko robię zakupy w sensie takim, żeby było w hipermarketach. Raczej żona się tam przemieszcza, ale. Nawet jeżeli gdzieś wychodzę, to staram się po prostu nie wydawać dużych kwot, tak? Ale są takie osoby, które gdzieś, można powiedzieć, te pieniądze się ich nie trzymają. Taki gorący towar, wpadły pieniądze, więc wydam. Poczyńcie takie założenie, że na przykład danego dnia nie wydajecie więcej niż 50 zł na wydatki niezaplanowane. Czyli jak coś zaplanowaliście, jakie zakupy zaplanowaliście, to okej, okay, wydajecie pieniądze, ale jeżeli coś było niezaplanowane, to nie wydajecie więcej niż 5 dych dziennie. Okay? I nagle się okaże, że jesteście w stanie przytrzymywać pieniądze. To też jest taka zasada, która, e, którą ktoś mi podpowiedział i dosyć dobrze się sprawdza. I zasada, której staram się być coraz bardziej wierny, różnie z tym bywa, ale to jest taka zasada, która była w książce Esensualizm, którą zresztą recenzowałem u mnie w jednym z podcastów. To jest taka zasada, że jeżeli coś nie jest definitywnym tak, to powinno być dla was definitywnym nie. To też jest coś, co pomaga w życiu się nie rozpraszać albo podejmować takie decyzje, co do których jesteśmy przekonani na 100%. Oczywiście to też trochę ucina możliwości, bo może się okazać, że nie jesteście w stanie podejmować decyzji ryzykownych, które zakładają jakieś tam ryzyko, a Wy się go obawiacie. Ale z drugiej strony to jest też tak, że ryzyko, które akceptujecie, ono powinno być zgodne z tym, kim Wy jesteście. Nie powinniście akceptować nadmiernego ryzyka, bo to. Nawet jeżeli poniesiecie inwestycje, znaczy jeżeli dokonacie pewnej inwestycji, która może się finansowo wydawać opłacalna, to po drodze tyle się nadenerwujecie, że być może to wcale nie było warte. Tak? Zaprzątała wam głowę i tak dalej. I to dotyczy wszystkiego. Ja dzisiaj mam tak, że jeżeli ktoś z mediów się ze mną kontaktuje i mi się wydaje, że to jest tak nie na 100% sensowne, że tam pójdę, bo mam kupę roboty i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, to po prostu odpowiedź brzmi nie. Mi też bardzo pomagały taka propos zasad. Mi bardzo pomagały takie zasady bardzo proste. W zeszłym roku miałem taką zasadę, że powiedziałem sobie w styczniu, że do końca lutego, chyba najpierw, a później przedłużyłem, do końca marca, po prostu nie występuję w mediach. I to była taka bardzo prosta odpowiedź. Wiecie, jak to niesamowicie porządkuje życie, że dostajecie jakieś zaproszenia i na każde z nich odpowiadacie. "OK, dzięki za zaproszenie, bardzo się cieszę z tego zaproszenia, ale tak naprawdę ze względu na. Projekty, które teraz realizuję i na wagę tych projektów, podjąłem decyzję, że do końca lutego nie występuję w mediach. Kropka. Wszyscy to rozumieją. Każdy to rozumie. Każdy dziennikarz każdy, każdy to rozumie. Proste zasady, które stosujecie, później bardzo łatwo jest wykorzystywać i osiągać takie efekty, jak chcecie. Po co to jest? To skupienie się na tych rzeczach, które są definitywnym, tak, żebyście robili to w życiu, co jest dla Was ważne, a nie to, co inni by chcieli, żebyście robili. Jesteśmy niewolnikami Facebooka, kalendarza, niewolnikami e-maili, które dostajemy i tak dalej. Strasznie dużo mi czas, czasu zabrało, żeby dojść do tego, że ja nie muszę odpowiadać na każdy mail, który od Was dostaję. Mówię zupełnie poważnie. To jest coś takiego, że przychodzą maile, czasami z problemami, trzeba zareagować i tak dalej. Niestety, dzisiaj i tak nie ma możliwości odpowiedzenia na wszystkie maile, ale przynajmniej świadomie zaczynam je kasować. I teraz. Kwestia tego, przeczytałem, nie odpowiedziałem, ale skasuję, to jest coś, co bardzo trudno przełamać gdzieś tam w głowie, przynajmniej w moim przypadku, tak? Ale równie dobrze mógłbym spędzić 24 godziny na mailu i tak bym na wszystkie nie odpowiedział. No więc trzeba jakieś decyzje podejmować, tak? No dobra, to tak podsumowując. Przypominam ten slajd, przypominam, żebyście za wcześnie nie zaczynali inwestowania, ale z drugiej strony życzę wam wszystkim, żebyście jak najszybciej dostali się do tego szóstego etapu, żebyście mogli, Pomnażać Wasze pieniądze w taki sposób, jaki chcecie. Oczywiście więcej napiszę w książce o tym, jak zostać finansowym ninja. Będą dwie wersje. Będzie wersja dla pań i dla Panów, także będzie jak zostać finansową ninja i jak zostać finansowym ninja. Dla jasności książki niczym się nie będą różnić, poza formą formą zwracania się do czytelnika bądź czytelniczki. Bo były już takie pytania, czy to będą dwie różne książki, czy nie. Nie, to nie będą dwie różne książki, będą identyczne. Będzie wybór, więc też nie, jakby to, że wydaje wersję dla pań, to nie znaczy, że koniecznie panie muszą czytać wersję żeńską, można czytać męską. Nie, nie zabronię tego. I słuchajcie, na koniec jeszcze już w samej prezentacji chciałem bardzo mocno serdecznie podziękować firmie MasterCard za to, że. Mogłem przejść z organizacji 20-osobowych spotkań na organizację spotkań dla prawie 2000 ludzi w całej Polsce właśnie w ten sposób. Rozgadałem się strasznie i strasznie dzisiaj przeciągnąłem, ale już przechodzimy do pytań. E, ja mam taką prośbę: jest Ania na sali. E, Ania z Mastercard'a jest na sali, także jakbyście mogli oklaskami jej podziękować za to, że <kluczy> za to, że w ogóle mogliśmy się spotkać w takiej formule. E, dzięki wielkie za te oklaski i jednocześnie też y, chciałem wam powiedzieć, że udało nam się w zeszłym roku zebrać łącznie 9109 y, posiłków z celu, który sobie wyznaczyłem. Takiego w sensie no, widzicie, cele się wyznacza, czasem się je realizuje, czasem nie, ale generalnie dobrze wiedzieć, do czego dążymy. 10 tysięcy posiłków dla pajacyka. Ja jestem dzisiaj tutaj w koszulce pajacyka. Jeżeli ktoś z was uzna, że mu zbywa i chce się podzielić z kimkolwiek albo w jakiś sposób zrewanżować, to jakoszędzaćpieniądze.pl ukośnik pajacyk, tam wejdźcie, tam jest informacja w jaki sposób przelać pieniądze tak, żeby żebym ja się o tym dowiedział, że kwota się powiększyła. Po prostu z tytułem Jop Pajacyk na konto Polskiej Akcji Humanitarnej. Dobrze żeby, tak, dobrze, żeby ta liczba rosła. Uważam, że to jest potrzebne. Znaczy w sensie jeżeli ktoś, jeżeli komuś w życiu Szczęści się bardziej niż innym, to w jakiś sposób tym innym, tak mi się wydaje, też warto po prostu pomagać. Tym, którzy tyle szczęścia nie mają. Dobra, tyle. Dzięki wielkie, i po prostu przechodzimy do pytań.